Otwieram 43. sesję Rady Miasta Zielona Góra 6. kadencji samorządu terytorialnego na lata 2010-2014. Przystąpmy do rozpatrzenia apelu w sprawie potrzeby społecznego dialogu w zielonogórskiej oświacie. Proszę przedstawiciela wnioskodawcy o przedstawienie projektu apelu. Proszę się zgłosić. Pani radna Aleksandra Mrozek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, zanim odczytam treść apelu, to chcę bardzo przeprosić za to, że to właśnie dzisiaj, tak tuż przed samą sesją Rady Miasta, Państwo radni otrzymali projekt tego apelu. Ale podyktowane to było sytuacją, która narastała tak naprawdę przez ostatni miesiąc czasu. Wczoraj miało miejsce posiedzenie Komisji Edukacji, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Po raz kolejny pani prezydent nie podjęła dialogów z podmiotami, które były zainteresowane bezpośrednio i radnymi. W związku z tym zdecydowaliśmy, żeby dzisiaj złożyć właśnie apel. Pozwolę sobie go odczytać i prosić Państwa o jego przyjęcie. Apel Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013 w sprawie potrzeby społecznego dialogu w zielonogórskiej oświacie. Na podstawie paragrafu 25 ust. 1 punkt 1 uchwały 29 z 2004 roku Rady Miasta Zielona Góra, Statut Miasta Zielona Góra, Rada Miasta Zielona Góra przyjmuje apel o następującej treści. Paragraf pierwszy. Apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie dialogu społecznego w kwestiach dotyczących oświaty, o uporządkowanie zasad jej funkcjonowania i wycofanie się z podjętych działań związanych z likwidacją poprzez wygaszanie zielonogórskich szkół i przedszkoli. Paragraf drugi. Apelujemy również o przedstawienie Radzie Miasta koncepcji zielonogórskiej oświaty uwzględniającej realia demograficzne, argumenty ekonomiczne, ale i potrzeby kształcenia zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Paragraf trzeci. Apel przekazany zostanie Prezydentowi Miasta Zielona Góra. I paragraf czwarty. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tym miejscu podpisali się radni miasta Zielona Góra, a uzasadnienie do projektu apelu, podstawa prawna oświadczenia, paragraf 25 ust. 1 punkt 1 uchwały cytowanej już wcześniej z 31 sierpnia 2004 roku. Statut Miasta Zielona Góra z późniejszymi zmianami, zamierzone cele. Celem apelu jest stabilizacja sytuacji oświatowej w Zielonej Górze. Trzeci punkt, określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, między innymi społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych i prawnych. Rada Miasta zakłada wycofanie się władz miasta z podjętych działań naruszających prawo oświatowe i podjęcia się poważnej debaty oświatowej. Merytoryczne uzasadnienie poszczególnych punktów apelu. To jest działanie niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym i zasadami społecznego dialogu, określenie skutków finansowych apelu, przyjęcie, i tu Państwa radnych bardzo przepraszam, przyjęcie powinno brzmieć apelu, a nie oświadczenia. Jest to wynik pośpiechu. Dodam, że dlatego składamy dzisiaj ten apel, proszę Państwa, że w najbliższym czasie, w pierwszej połowie marca odbywają się targi edukacyjne. I dobrze byłoby, żeby placówki, które zabiegają o swoich uczniów, mogły w sposób jasny i klarowny mówić o swojej wizji. I proszę Państwa, ostatni punkt, opinie uprawnionych podmiotów. Projekt nie wymaga opiniowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa pytania ma do autorów i treści projektu? Pan Radny Sterowicz. Tak. Znaczy ja mam pytanie natury takiej technicznej w zasadzie. Może zacznę od uzasadnienia. Czy my mamy jakieś podstawy, jakby dokumenty potwierdzające podstawy merytoryczne apelu, jeśli chodzi o działania niezgodne z obowiązującym prawem oświatowym? To jakby pierwsze pytanie, czy jest to nasze odczucie, czy mamy podstawy merytoryczne? To jest to samo pytanie do punktu trzeciego uzasadnienia. I wracając do apelu, czy byłaby możliwość, to do wnioskodawców, aby paragraf pierwszy jakby tutaj sprecyzować, tak co rozumiem pod pojęciem dialogu, bo zakładam, że niektóre działania, które prowadzi Urząd Miasta, są formą dialogu, czyli na przykład byśmy sprecyzowali debatę, no czy byłaby taka możliwość?
I też pytanie, czy tutaj będziemy łączyli pierwszy i drugi paragraf na zasadzie zależności, czyli na przykład, nie wiem, wstrzymanie jakichś działań do czasu, załóżmy, realizacji debaty, czy zakładamy, że po prostu, to, tak, chodzi o to, czy między tymi dwoma punktami, będzie paragrafami, będzie jakaś zależność czasowa, tak? Czy zakładam, że jakiekolwiek inne działania dalej mają być w oświacie prowadzone po debacie. Zresztą też pragnę przypomnieć, że taką informację przekazywaliśmy, że do realizacji takiej debaty władze miasta się przychyliły i zobowiązały się zrealizować, więc też czy można było w tym apelu jakoś uwzględnić ten fakt? Proszę bardzo. Jeżeli można, to spróbuję odpowiedzieć. Otóż jeżeli chodzi o podstawę prawną, gdzie piszemy o tym, że ona jest łamana, to na wniosek radnych Komisji Edukacji zwróciliśmy się do związków zawodowych, ponieważ nie mamy oprzyrządowania w postaci prawników o wykładnię prawną. I wczoraj na posiedzeniu Komisji Edukacji dostarczono nam podstawę prawną, według której te zasady są naruszone. Naruszone są zasady prawa oświatowego. Jeżeli rozumiem dobrze drugie pytanie, czy nie toczy się dialog, bo tak to pan sformułował, panie radny, w mojej ocenie, w naszej ocenie wnioskodawców, taki dialog się nie toczy ze względu na to, że radni miasta, którzy podejmują najistotniejsze uchwały w zakresie właśnie oświaty i funkcjonowania w Zielonej Górze, nie są informowani o żadnych działaniach, jakie zamierza podjąć i podejmuje prezydent miasta. W związku z tym nie ma takiego dialogu, a najlepszym przykładem tego, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji Edukacji, jedno z wyprzedzeniem tygodniowym miało miejsce. Rozumiem, że kalendarz władz miasta jest bardzo napięty, że tydzień czasu to może za mało, aczkolwiek niesmakiem było to, że godzinę wcześniej władze miasta miały czas na to, żeby spotkać się z mediami, a nie rozmawiać z podmiotami najbardziej zainteresowanymi, a druga komisja, która miała miejsce wczoraj, była zaplanowana z miesięcznym wyprzedzeniem, w związku z tym nie można sobie wyobrazić, że dla spraw tak bardzo istotnych nie znajdzie się czas, bo jest to tylko ignorancja nie radnych, bo to jest najmniej istotne, ale podmiotów, które przyszły na to spotkanie i oczekiwały, że dyskusja będzie poprowadzona. Dziękujemy pani naczelnik za obecność, ale pani naczelnik nie była władna odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie, co z góry zresztą zaznaczyła. W związku z czym nie ma dialogu, o taki dialog apelujemy i bardzo proszę o przyjęcie tego apelu. Dziękuję. Już widzę, że... Czy jeszcze pytanie, tak? Tak, to proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie, bo generalnie jako Sojusz Lewicy Demokratycznej ogólnie zgadzamy się z koncepcją, zresztą na ten temat rozmawialiśmy, że taka debata rzeczywiście jest potrzebna. Tylko mam pytanie do wnioskodawców, czy istniałaby możliwość, żeby uzasadnienie przeformułować tak, żeby ono wyrażało też, że tak powiem, wolę, ale nie było ocenne. Dlatego, że tutaj trudno nam się ustosunkować do opinii, której nie znamy, tak, czy dane działania naruszają czy łamią prawo i czy jest możliwość, proszę? No tak, tylko że tak naprawdę wykładnię prawną, która jest prawdziwa, tak naprawdę w naszych realiach może ocenić sąd. To jest tak dopiero miarodajne. I czy byłaby możliwość tego przeformułowania uzasadnienia w takiej formie, żeby nie było to ocenne, tak? Czyli wzywamy władze miasta do podjęcia takiej debaty, tak, nie dokonując oceny, czy nastąpiło łamanie prawa, czy nie, dlatego że moim zdaniem od tego są po prostu w Polsce sądy. Tak, czy ktoś będzie odpowiadał, tak? Pan Rady Marchewka, proszę. Bo byłem w kolejce. Jeszcze przed tobą to, ale teraz odpowiedź na pytanie najpierw będzie, tak? To pan prezydent poczeka chwilę, tak? Proszę. Czekam. A ty się nie zalogowałeś, Mariusz. To proszę, tak, głos udzielić panu radnemu Markaczce. Jako jeden z wnioskodawców tego apelu odpowiem panu, panie radny, że jestem zaskoczony propozycją, ponieważ wszyscy wiemy, że
poprawek do uzasadnień się nie stosuje, głosujemy sam apel, natomiast uzasadnienie jako takie nie jest głosowane, jest tylko częścią apelu, która może pomóc w podjęciu decyzji za lub przeciw. Zatem nie możemy zgłosić jakiejkolwiek poprawki do treści uzasadnienia. Jeżeli ma pan propozycję co do zmiany samej treści apelu, to proszę bardzo i rozważymy każdą możliwość. To teraz, tak, pytanie pan prezydent Kubicki. Ja mam pytanie do autorów apelu, czy ten apel jest poparciem stanowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które zawnioskowało i zyskało pozytywną opinię od władz miasta, aby taką debatę zorganizować. To jest poparcie stanowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo państwo też już o tym wiecie, media już o tym doniosły, że taka debata będzie. Czyli rozumiem, że ten apel to jest poparcie. A drugie pytanie moje brzmi, czy opinia prawna to jest w Polsce wyrok, czy to jest obowiązujące prawo, czy to jest tylko i wyłącznie opinia? Proszę bardzo, pani przewodnicząca Mrozek. Panie prezydencie, myślę, że pan sobie sam odpowiedział na pytanie, które mówi o tym, czy opinia prawna jest tylko opinią. Tak, jest tylko opinią, ale na pewno jest to materiał pomocniczy w interpretacji tych zapisów. Natomiast co do debaty, która jest, to cieszę się bardzo, panie prezydencie. Zapowiadał pan debatę w styczniu ubiegłego roku jeszcze, że taka debata będzie miała miejsce, więc po ponad roku wraca pan do tematu i bardzo się cieszymy. Żałuję znowuż, że tutaj na sesji Rady Miasta, albo też jak pan mówi z mediów, my radni dowiadujemy się, że taka debata będzie, bo tak naprawdę to myślę, że wymaga ona solidnego przygotowania się, uzgodnienia takich terminów, które będą dogodne do wszystkich podmiotów. W związku z tym znowuż coś w tym dialogu. Dobrze, że się zaczyna, ale znowuż coś brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypominam, że jesteśmy cały czas w kategorii pytań. Pan prezydent Kubicki. Tak, w kategorii pytań do apelu. Odnośnie dat ustalania tej debaty, czy będzie tak samo jak ostatnio, że mimo próśb z naszej strony wysyłanych kilka dni, pięć dni wcześniej przed komisją, nie będzie szansy przesunięcia, więc w tym momencie my będziemy datę wyznaczać tej debaty i będziemy ją wyznaczać tak, aby pasowała wszystkim. To było pytanie do pani Mrozek? No to proszę. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o prośby państwa, władz miasta odnośnie przesunięcia poprzedniej Komisji Edukacji, to chcę panu powiedzieć, że wniosek złożony został w środę, a na przyszły tydzień, na wtorek miało mieć miejsce posiedzenie. Pan twierdzi, panie prezydencie, że pan wysłał informację w piątek, ale w Radzie Miasta ta informacja, że państwo nie możecie uczestniczyć, była dopiero we wtorek, w dzień, kiedy miała odbyć się komisja. Nie wyobrażam sobie, że odwołuję wszystkich zainteresowanych tylko dlatego, że władze miasta nie. Uważam, że była ta okazja do spotkania się przynajmniej radnych z zainteresowanymi. Każdy termin debaty, ponieważ sytuacja jest tak napięta, przyjmujemy jako ten ostateczny i prosimy o jak najszybszą. Proszę państwa, tylko bo obawiam się, że nam się trochę tutaj wymyka to spod kontroli, bo już te pytania przestają dotyczyć treści tego apelu, który mamy przyjąć i wolałbym, żeby jednak w tych ramach się trzymać. Proszę bardzo, pan prezydent Kubicki. Ja oczywiście po raz ostatni zabiorę głos. Ja żałuję, że pana radna Mrozek nie ma na tyle zawsze też odwagi, żeby ustalając tak ważną komisję, zapraszając tak duże grono, nie zadzwonić do pani prezydent, bo jej oczekuje na komisji, czy może przyjść, bo jeżeli to jest takie trudne, jeżeli to jest takie trudne, organizując tak ważną sprawę i twierdzę, że to jest tak istotne, żeby nie uzgodnić takiego terminu, no to mnie trochę martwi, bo ja uważam, że można było to zrobić tak, aby to zrealizować. Do apelu? Tak? Proszę bardzo, pani przewodnicząca Mrozek. Panie, myślę, że ten dialog między nami prowadzony jest tylko przedłużeniem czasu, ale odpowiem panu tak, że moja reakcja na informację, sygnał z Urzędu Miasta była natychmiastowa. Pani naczelnik Gryko stwierdziła, że pani prezydent jest gotowa rozmawiać z radnymi. Dla mnie to było jednoznaczne, że proszę
przygotować posiedzenie Komisji Edukacji. I tak się też stało. Panie Prezydencie, brniemy gdzieś niepotrzebnie. Po prostu z tych okopów trzeba się wycofać i problem rozwiązać. I o to apelujemy między innymi w tym składanym projekcie apelu. Proszę go o przyjęcie. Dziękuję bardzo. W pytaniach pani radna Szymkowiak. Tylko takie pytanie. Ja czegoś tutaj nie rozumiem. Jak to najpierw proponuje się wygaszanie szkół, a później debatę? Ja myślę, że debata powinna poprzedzać w ogóle wiele decyzji takich, które mają być podjęte. I ja czegoś tu po prostu nie rozumiem i myślę, że powinno się to zmienić, żeby dojść do wspólnego jakiegoś porozumienia. Dobrze, proszę Państwa, bo to już wychodzi to poza sekwencję pytań. Pan radny Łatwiński, ale do treści pytania? Dyskusja, tak? No to za chwileczkę ją ogłosimy. Proszę bardzo, tak? To możemy teraz przejść do dyskusji, bo tu nie było żadnych opinii. Najpierw mamy, tak? Pan przewodniczący Budziński, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Pana prezydenta Kubickiego proszę, aby nie opuszczał w tej chwili sali. Na moje ręce trafił apel uczniów zespołu szkół technicznych, który idealnie koresponduje z apelem przygotowanym przez radnych. Pozwolę go sobie przeczytać. Po przeczytaniu tego apelu uczniowie rozdadzą szanownym państwu radnym ten apel, a na ręce prezydenta Kubickiego złożą petycję podpisaną przez ponad 3800 Zielonogórzan, a zbiórka podpisów trwa dalej i bardzo ochoczo mieszkańcy się podpisują. Petycji przeciwko likwidacji zespołu szkół technicznych. Apel brzmi: my, uczniowie zespołu szkół technicznych, zwracamy się do pań i panów radnych Zielonej Góry z prośbą o wpłynięcie na prezydenta miasta, pana Janusza Kubickiego, aby cofnął decyzję w sprawie wstrzymania naboru do klas pierwszych w naszej szkole na rok szkolny 2013-14. Zakaz ten jest jednoznaczny z likwidacją placówki. Zebraliśmy około 3800 podpisów na petycji przeciw likwidacji naszej ukochanej szkoły. Czujemy poparcie Lubuszan i ufamy, że możemy również liczyć na radnych miasta w tym trudnym dla nas czasie. Zespół Szkół Technicznych to nasz drugi dom i nasza przyszłość. Tutaj realizujemy nasze marzenia, prosimy radnych miasta, aby wsparli nasze działania mające na celu cofnięcie decyzji o likwidacji szkoły przez prezydenta miasta. Bardzo proszę uczniów o rozdanie tego apelu i o wręczenie petycji panu prezydentowi. Ja myślę, że nie będzie tutaj przeszkodą, jeśli udzielę głosu już w międzyczasie panu radnemu Łatwińskiemu. Za sekundkę, tak? Proszę bardzo, pan radny Łatwiński. Dziękuję. Prezydencie, szanowni państwo, ja już to, co chcę teraz powiedzieć, osobiście mówiłem panu prezydentowi i taką prośbę składałem, żeby jednak rozważył decyzję o nie prowadzeniu naboru do zespołu szkół technicznych. Ja jestem, proszę państwa, przewodniczącym Komisji Gospodarki w Radzie Miasta i w związku z tym od co najmniej kilku lat uczestniczę w różnych spotkaniach przedsiębiorców z ziemi lubuskiej, nie tylko z Zielonej Góry i w Nowej Soli, gdzie rozwija się strefa aktywności gospodarczej i na różnych spotkaniach, uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez organizację pracodawców ziemi lubuskiej. I tam bardzo często przewija się wątek potrzeby rozwijania szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo zawodowe jest warunkiem przyjścia inwestorów do Zielonej Góry. Dlatego jeszcze raz proszę pana, panie prezydencie, żeby pan rozważył swoją decyzję o zaniechaniu naboru, a skoncentrował się na podjęciu kroków, które jeszcze doposażą szkołę i które wzmocnią tę ważną szkołę zawodową. Ona jest najbliżej położona strefy w Nowym Kisielinie. To jest nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o dojazd do nowo budowanych zakładów przemysłowych. On byłby najkrótszy w tym przypadku i myślę, że to jest kierunek, który jest pożądany. Także
Jeszcze raz proszę o podjęcie działań, które wzmocnią tę szkołę i sprzętowo, i kadrowo, i organizacyjnie, i dzięki temu będziemy mogli walczyć o te 4000 miejsc pracy w przemyśle w Zielonej Górze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz kolejny głos, pan radny Nesterowicz. No i odnoszę wrażenie, że niezależnie tutaj od argumentów, które podajemy wszyscy, jesteśmy przekonani, że istnieje konieczność rozpoczęcia takiej debaty. No, mogę powiedzieć w imieniu tutaj radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że z uwagi na fakt, że ten apel jest jak najbardziej zgodny z inicjatywą, którą już rozpoczęliśmy, czyli organizację debaty, jestem zdania, że powinniśmy zakończyć tę dyskusję, po prostu przegłosować, tak? Tylko chciałbym tutaj zaznaczyć, że jakby z naszej strony no, nie do końca jest zgoda na to uzasadnienie, dlatego że wychodzimy z założenia, że tylko sąd jest w stanie ocenić, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie, ale rozumiemy intencje tutaj apelu i sądzę, że powinniśmy przejść po prostu do głosowania, bo no, powinien ten apel przejść bez problemów, a dalsza dyskusja tak naprawdę przedłuża już decyzję, podjęcie decyzji, która mam wrażenie zapadła już w sercu każdego z radnych. Dziękuję bardzo. Pani radna Bożena Radowicz. Ja odniosę, nie mam, halo? No co, co chwilę zamyka tą dyskusję. No. Ja odniosę się do wypowiedzi pana radnego Nesterowicza, że ma wątpliwości co do prawnego funkcjonowania i likwidowania jednostek oświatowych w uzasadnieniu. Do podstawy prawnej z naruszeniem prawa, więc ja przywołam artykuł 59 ustawy o systemie oświaty, który jednoznacznie określa, kto może likwidować szkoły, i również określa tryb, sposób likwidacji szkół. I absolutnie z tego obowiązku określonego w artykule 59 ustawy o systemie oświaty nie jest zwolniona Rada Miasta, samorząd jako organ prowadzący. A przypomnę, że jesteśmy organem prowadzącym, samorząd zielonogórski jest organem prowadzącym dla zespołu szkół technicznych. Ta praktyka likwidacji szkół przez wygaszanie no jest niezgodna z prawem już od kilku lat, ponieważ niektóre szkoły w ten sposób były likwidowane i przedszkola są likwidowane, w związku z tym prezydent uznał, że tak może sobie bezprawnie dalej działać. Ja myślę, że z tą praktyką takiego interpretowania prawa należy skończyć i przypomnieć, jakie są kompetencje Rady w tym zakresie i jakie ustawodawca nakłada w tym zakresie kompetencje na Radę Samorządu i przystąpmy do głosowania, natomiast myślę, że potrzebna jest również deklaracja tutaj prezydenta o wycofaniu się z tej likwidacji przed odbyciem debaty. Przed odbyciem debaty, dlatego że debata również powinna dotyczyć innych szkół. Szkoła, zespół szkół technicznych nie jest największym problemem demograficznym Zielonej Góry. Są większe problemy demograficzne innych szkół i tymi szkołami nikt się nie zajmuje. Utrzymujemy puste powierzchnie oświatowe i myślę, że ta szkoła powinna na końcu być wygaszana, likwidowana, cokolwiek by nie, przez to nie rozumieć. Natomiast jeszcze przypomnę państwu, że również miała być debata na temat służby zdrowia zielonogórskiej. Awantura była chyba 2 miesiące temu na sesji Rady Miasta. Miała być wielka rada poświęcona tylko temu tematowi. Cisza, cisza i boję się, żeby to się nie skończyło również podobnie z oświatą. Natomiast jeszcze raz proszę pana prezydenta o wycofanie się z tych decyzji, przynajmniej do rozważenia strategii zielonogórskiej oświaty na najbliższe 10-15 lat.
Ta decyzja jest absolutnie pochopna, niezgodna z prawem i myślę, że nie na miejscu czasowym, ponieważ przypomnę, że młodzież przygotowuje się w tej chwili do matury. Za miesiąc przystępuje do egzaminu maturalnego. Prawie że państwo gotujecie im piekło, a później będziecie żądali rewelacyjnych wyników przygotowania do matury, zdania tej matury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam tylko taką uwagę techniczną, bo pan radny Brachmański zgłosił się do dyskusji, a padł tam wcześniej, o ile się nie mylę, wniosek o zamknięcie przez pana radnego Nesterowicza. Nie, może proszę państwa, żeby już naprawdę, żebyśmy nie głosowali niepotrzebnie tych wniosków formalnych, to niech zostanie ta lista, jaka teraz tutaj wisi, czyli pan radny Brodzik, pan radny Brachmański, pani prezydent Haręźlak i finał, tak? Możemy taką niepisaną umowę tutaj przyjąć, tak? Proszę bardzo, pan radny Brodzik. Szanowni państwo, pani prezydent, zanim przystąpimy do głosowania nad tym projektem apelu, chciałbym, korzystając z dyskusji, zapytać panią, czy kuratorium wydało, czy otrzymaliście państwo jakąś informację z kuratorium na temat procedury, czy stanowisko związane z wygaszaniem tej szkoły, to jedno. I druga rzecz to taka, że faktycznie, jeżeli mogę się przyłączyć do słów pana przewodniczącego radnego Nesterowicza, klub radnych SLD zaproponował taki okrągły stół dotyczący edukacji. Natomiast chciałbym się odnieść do tego ostatniego zapisu w apelu mówiącego o wycofaniu się z podjętych działań związanych z likwidacją poprzez wygaszanie zielonogórskich szkół i przedszkoli. Nie jestem fachowcem, nie jestem członkiem Komisji Edukacji. Jeżeli jest to możliwe w dyskusji, abym otrzymał informację, czy na tym etapie procedowania administracyjnego jest możliwe wycofanie z kuratorium takiego dokumentu, czy to jest w ogóle możliwe, czy ten apel będzie skuteczny. Nie ma żadnego dokumentu. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Pan radny Brachmański. Tak, no ja już czasami nie wiem, na jakim świecie żyję, bo poziom demagogii zaczyna być przewyższać wszystko. Otóż chciałem do pani radnej Ronowicz powiedzieć tak. Otóż ja uważam, że dyskusja o szkolnictwie jest potrzebna i mam na ten temat swoje zdanie niejednokrotnie krytyczne wobec poczynań Urzędu Miasta. Ale uważam, że ta dyskusja powinna się po pierwsze odbywać pomiędzy dorosłymi, a po drugie powinna jakby obejmować całokształt rzeczy. Propozycja, żeby z dyskusji o przyszłości szkolnictwa wyjąć jedną szkołę, tą, a może za chwilę inną, jest po prostu propozycją nieuczciwą. Uważanie, że dyskusja o przyszłości ZST szkodzi tegorocznym maturzystom, to jest dopiero demagogia. Bo tegorocznym maturzystom szkodzi to, że siedzą tutaj zamiast się uczyć. Bo dyskusja jest nie o nich, tylko o ich następcach. Więc ci, którzy przyprowadzili tą młodzież tutaj, jeżeli są wśród nich maturzyści, to ci szkodzą. I teraz ja oczywiście powiem tak, proszę państwa. Tą dyskusję powinniśmy odbyć ze spokojem. Natomiast tego typu apele, pani radna Mrozek, przepraszam bardzo, czyli łączenie apeli o dyskusję z żądaniem jakby wyłączenia spod tej dyskusji jednej ze szkół, bo żądanie wycofania się jest jakby żądaniem wyłączenia tej dyskusji z jednej ze szkół spod tej dyskusji jest po prostu niedobre. Bo my mamy problem z całą oświatą, tak? I rzeczywiście ta dyskusja musi się odbyć. Ale nie możemy odbywać dyskusji o oświacie pod dyktando problemu jednego ze szkół. To jest w ostatnim zdaniu, macie napisane. I teraz w związku z tym, przepraszam, ja sobie pozwolę na demagogię, bo na koniec, żeby coś tak było weselej. Powiem tak, pan radny, ja się zgadzam ze sposobem rozumowania pana radnego Łatwińskiego, a mianowicie nam jest potrzebna więcej szkół uczących, przygotowujących młodzież do konkretnego zawodu. W związku z tym ja bym apelował jednak do pani prezydent, żeby wzmacniać szkolnictwo zawodowe w naszej szkole, a co za tym idzie, jednak powoli wygaszać bezproduktywne szkolnictwo ogólnokształcące. I w związku z tym proponuję, żeby zacząć od najsłabszego liceum w tym mieście,
czyli od wygaszania liceum numer 3, no bo to będzie najbardziej logiczne rozwiązanie w tej sprawie. Dziękuję. Szalał. Proszę Państwa, spokojnie. Była umowa, proszę Państwa, że tylko pani prezydent Haręźlak i ja nie dopuszczę, czyli proponuję, nie. Momencik, zaraz, Jacek, nie naciskaj. Pani prezydent Haręźlak, proszę bardzo. Ale szanowni Państwo, proszę wyciszenie rozmów tutaj między radnymi i pani prezydent ma głos. Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, drodzy uczniowie. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, które Państwo widzicie przed sobą, dokąd zmierzamy, musimy wyzbyć się przede wszystkim emocji i uczuć, które towarzyszą nam przy tym, kiedy określamy swoje preferencje, jeśli chodzi o szkoły i przedszkola w Zielonej Górze. Przede wszystkim musimy pozbyć się populizmu i niestety demagogii. Dlatego też nie możemy zakłamać rzeczywistości, prawdy i nie możemy dyskutować z faktami. Bardzo proszę, kolejny slajd. Dzisiaj mówimy o tym, co dzieje się w Zielonej Górze. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że problem dotyczący szkolnictwa na wszystkich poziomach dotyczy całego kraju. A związany on jest z bardzo prozaiczną rzeczą, jak moglibyśmy nazwać, z demografią. Między rokiem szkolnym 2000-2001 a 2009-2010 ogólna liczba uczniów spadła o ponad 1,5 miliona. W tym samym czasie liczba nauczycieli zmniejszyła się nieznacznie z 431 tysięcy do 418 tysięcy, czyli tylko o 13 tysięcy. W rezultacie na jednego nauczyciela w szkole podstawowej przypada w Polsce zaledwie 10,5 ucznia, co jest jednym z najniższych wskaźników w krajach OECD. Średnia wynosi tam 16,4. I możemy kiwać głowami, to są fakty. Proszę Państwa, kolejna tabela pokazuje Państwu prognozę liczby uczniów w latach 2010-2020. Jest to prognoza demograficzna dla całej Polski. Jeżeli w roku 2010 mamy 5 milionów 28 tysięcy uczniów, to w roku w roku 2020 będziemy ich mieli 4 miliony 439 tysięcy. Łatwo zobaczyć, że co roku będziemy uczniów, czyli obywateli Polski, mieli coraz mniej. W całym kraju planuje się zamknięcie w tym roku, tylko w tym roku, około 700 szkół. Czy Zielona Góra mocno odbiega od tego, co się dzieje w całej Polsce? Nie. Ten sam problem demograficzny dotyczy miasta Zielonej Góry i myślę, że wszyscy Państwo znacie dane demograficzne. Mówimy o nich wielokrotnie przy okazji poruszania różnych obszarów, jeśli chodzi o zakres opieki społecznej, również edukacji. I proszę Państwa, łatwo mówić nieprawdę, łatwo kłamać i łatwo pisać na wszystkich plakatach, mówić wszystkim nauczycielom, uczniom o tym, że jest to pierwsze technikum likwidowane w Polsce. Pisanie o tym, że likwidowane wtedy, kiedy my wstrzymujemy nabór na rok szkolny 2013-14, też jest nadużyciem. Jeżeli oczekujemy prawdy, to od posłów na pewno tej prawdy oczekujemy jeszcze bardziej. Dlatego też nie jest to pierwsze technikum, o którym mówi się, że nie ma uczniów w Polsce. Jest to jedno z kilkudziesięciu techników w Polsce, które tylko w tym roku stoi przed faktem, że nie ma uczniów. Czy wstrzymano nabór tych 10 technika? W
Wstrzymano nabór, jak również podjęto inne działania. Szanowni Państwo, Związek Nauczycielstwa Polskiego blokuje nawet te decyzje, które są uzasadnione. Prezydium Solidarności zdecydowanie sprzeciwia się szkodliwym działaniom większości jednostek samorządu terytorialnego zmierzającym do masowych likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz łączenia szkół. I to jest oczywiste. My takiego działania ze strony związków możemy się spodziewać, spodziewamy się i jest to jakby statutowo uzasadnione. Proszę Państwa, tak, proszę przedłużyć o kolejny głos. Kolejny slajd, żebyśmy wiedzieli, proszę Państwa, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne na terenie miasta Zielonej Góry. Macie Państwo tutaj zaznaczone szkoły ponadgimnazjalne, publiczne, prowadzone przez miasto Zielona Góra, jest ich 11. I wszystkie te szkoły, jak widzicie Państwo, są praktycznie skupione w centrum miasta i wszystkie te szkoły, prawie wszystkie te szkoły mają 50 i więcej lat. Szkoły ponadgimnazjalne publiczne prowadzone przez inne organy to 4 takie szkoły w mieście. Kolejny slajd to liczba uczniów. Tutaj mamy liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych i macie Państwo przekrój od 2002-2003 roku szkolnego, gdzie liczba uczniów wynosiła 9049. Do 2012-2013, gdzie liczba tych uczniów wynosi 6977. A szkół mamy cały czas tyle samo. Nie, no nie mamy tyle samo. Samochodówka została zlikwidowana. Ale spadek uczniów zatem wyniósł ponad 2000 dzieci. Szanowni Państwo, macie Państwo przed sobą tabelę, gdzie pokazaliśmy nasze szkoły ponadgimnazjalne, jeśli chodzi o liczbę oddziałów w tych szkołach. I proszę zobaczyć, że największa liczba była w roku 2004-2005, 2012-2013 to tylko 278 oddziałów przy takiej samej bazie szkół, jaką mieliśmy w 2004-2005, 2002-2003. Szkoły ponadgimnazjalne, spadek liczby oddziałów wyniósł 42 oddziały. Gdyby nie obniżenie liczby uczniów w klasach, to likwidacji uległyby ponad 70 oddziałów. Szkoły ponadgimnazjalne, wydatki na szkoły ponadgimnazjalne i tutaj te liczby są zastraszające, bo o ile wydawaliśmy 32 miliony na szkolnictwo w 2002 roku, w 2012 jest to 69 milionów. W kolejnych latach liczba dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych dalej będzie spadać i dotyczy to dzieci z Zielonej Góry, z powiatu, z gminy i z Polski tych, którzy przyjeżdżają i którzy chcą się uczyć w naszym mieście. W okresie od 2002 roku do roku 2012 wydatki na szkoły ponadgimnazjalne wzrosły o 37 milionów złotych, czyli obecnie stanowią 215% wydatków z roku 2002. Wydatki na jednego ucznia, i tutaj Państwo również macie dane, 2002 rok to 3635 zł, 2012 rok to 9968 przy subwencji 9968. To jest koszt jednego ucznia ponadgimnazjalnej. W roku 2012 wysokość subwencji, w okresie od roku 2002 do roku 2012 wydatki na jednego ucznia w szkołach ponadgimnazjalnych wzrosły o
6332 zł, czyli obecnie stanowią 274% wydatków z roku 2002. W roku 2012 wysokość subwencji przekazywanej przez państwo na jednego ucznia wynosiła 4895,17 zł. Zatem dopłata do jednego ucznia wynosi 5072 zł z budżetu miasta. Tutaj państwo macie również pokazane zespół szkół technicznych i tą liczbę oddziałów, która na przestrzeni lat zmalała do 22. Kolejna szkoła to zespół szkół elektronicznych i samochodowych z 58 oddziałów do 36 obecnie. To już będzie trzeci głos. Panie prezydent, czy długo jeszcze będziemy? Nie. Dobrze, to proszę, tak? Tutaj ten spadek jest widoczny i chcę powiedzieć, że z każdej z tych szkół liczba przewidywanego naboru jest jeszcze mniejsza niż w tym roku szkolnym. To jest zespół szkół elektronicznych. Jeszcze większy podatek. Ekonomicznych, tak. Szanowni państwo, kolejna tabela. Następny slajd. I tutaj państwo macie wykorzystanie bazy na podstawie tylko trzech szkół. Gdybyśmy chcieli wziąć bazę wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, technicznych i zawodowych, te dane byłyby podobne, ponieważ wszystkie te szkoły nie wykorzystują optymalnie bazy, a jeżeli rozmawialiśmy o tym, żeby ta baza była dostosowana do potrzeb reformy edukacji w szkołach technicznych i zawodowych, to jest ona cały czas doskonalona. Jak państwo wiecie, w tym roku wystąpiliśmy o ostatnie warsztaty dla zespołu szkół budowlanych. I proszę państwa, pytamy często, czy to prawda, czy fałsz, czy jest to manipulacja, bo tutaj wypowiedzi uczniów wskazują jednoznacznie, że chcą skończyć i chcą uczyć się w szkole, którą wybrali. My to szanujemy, my absolutnie jesteśmy tego samego zdania, w związku z czym prezydent na spotkaniu wielokrotnie powtarzał, że nikt nie może czuć się zagrożony, że będzie przeniesiony do innej szkoły. Wszyscy uczniowie, którzy wybrali tą szkołę jako szkołę swoich marzeń, mogą tą szkołę realizować, mogą się w niej kształcić i mogą dokończyć swoje edukacji w zawodach, które wybrali. Dostali to również uczniowie na piśmie, jak również po spotkaniu z przewodniczącą samorządu, również te informacje zostały przekazane. Kolejny slajd właśnie o tym mówi, czyli o tej gwarancji dotyczącej bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kontynuację nauki właśnie w tej szkole. I szanowni państwo, ostatni slajd pokazuje tą przyszłość. Mamy piękne szkoły, piękne budynki, wspaniale dobrze opłacani i zadowoleni ze swojej pracy nauczyciele, tylko jest jeden szkopuł, szkoły bez dzieci. I kto będzie w stanie to utrzymać? Cały czas odnosimy się do tego, że są na sali uczniowie szkół, o których dzisiaj tak dużo rozmawiamy. Są, ja prosiłem, żeby podnieśli ręce, tak? Ja mam pytanie, czy wy chcecie skończyć tą szkołę, którą zaczęliście? Ja dzisiaj tutaj, proszę zapisać, gwarantuję, że wy macie prawo tą szkołę skończyć, nigdzie do żadnej innej szkoły, nikt z was przenieść nie ma zamiaru i nigdy takiego zamiaru nie było. Macie tam, gdzie zaczęliście, bo tą szkołę sobie wybraliście, tam ma się ją skończyć. Nikt nie chce was traktować jak worka ziemniaków, że z jednego miejsca przerzucamy was w drugie miejsce. Nie, jesteście też ludźmi, dlatego też nie chcieliśmy i nigdy nie robimy nic takiego, aby ci młodzi ludzie, którzy zaczęli dziś szkoły, mieli problem z ich ukończeniem. Pani radna Ronowicz mówi jednak, że nie, że będziecie. Więc jak widzicie, PiS w którymś momencie mówi, że jednak będziemy was przenosić. To chyba, że taki wniosek wpłynie. Ja takiego wniosku nie akceptuję i takiego wniosku z mojej strony nigdy nie będzie. Ci, którzy zaczęli tą szkołę, mają prawo tą szkołę skończyć w tym samym budynku. Więc
Mam nadzieję, że nie wiem, to zapewnienie po raz kolejny powinno wam wystarczyć, bo tych zapewnień już kilka razy było dużo z naszej strony. Jeżeli chodzi o oświatę w gminie, ja wiem, bo to jest tak, że no teraz oczywiście to jest wykorzystywane, że nie, to nie łączcie się i macie rację, bo po co się łączyć w mieście, nikt was nie będzie szanował. Ja tak samo słyszę, nie likwiduj szkoły, bo cię już nie wybierzemy na prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No, gdyby praca prezydenta polegała tylko i wyłącznie na tym, że podejmuje się fajne, wspaniałe decyzje, to byłoby to piękne, ale tak nie jest. Czasami nie wolno chować głowy w piasek, tak jak to rząd robi, jak premier to robi, uciekać od decyzji, tylko trzeba podejmować te decyzje. Czasami są one niestety kontrowersyjne, a nie robić takiego bałaganu w szkołach, jak ta platforma robi. Niech ktoś mi powie, kiedy wreszcie pójdą sześciolatki do szkół. Czy pójdą, czy rząd się znowu ugnie, wycofa. Bo robi to co pewien okres czasu, a że bałagan z tego tytułu spływa na samorządy, a co to ten biedny rząd obchodzi. Niech samorząd sobie poradzi. Ja czytam w gazetach, że będziemy mieli zapewnić wszystkim sześciolatkom za 2 lata miejsca w przedszkolach, wszystkim w ogóle dzieciom, miejsca w przedszkolach. I jestem jak najbardziej za. Tylko tam się mówi, że przedszkoli prywatnych już nie będzie. No, czy ktoś na ten temat pomyślał? W październiku, we wrześniu ubiegłego roku rząd złożył projekt budżetu, w którym na oświatę było 300 milionów więcej. W październiku była korekta, bo premier zapomniał, że trzeba 300 milionów na przedszkola. Co zrobił? Zabrał ze szkół, dał na przedszkola. Czyli wyjął, zabrał nasze pieniądze i odda nam, każąc prowadzić przedszkola. Okradł w pewnym sensie ten rząd samorządy. Co rząd zrobił z uchwałą i ustawą, którą podpisało 500 tysięcy ponad osób i którą samorządowcy zanieśli do Sejmu? Nikt nie wyszedł, żeby ją odebrać. A co z nią zrobił? Schował do szafy. Jak ten rząd się zachowuje? Jak on prowadzi tą dyskusję z nami jako samorządowcy? Wrzuca nam cały czas zadania, a one potem niestety tak, a nie inaczej wyglądają. Zejdźmy tu na ten nasz lokalny grunt. Nam zabierają pieniądze, ale my nie patrzmy, że nam zabierają, bo co to nas obchodzi? Pani radna, tak, popierajmy taki rząd, który zabiera nam pieniądze. Ja mam nadzieję, że tą debatę, którą państwo przygotowujecie i w której bardzo chętnie będę uczestniczył, nie zrobimy w ten sposób, że będą tylko po 2 głosy w dyskusji, tylko będzie mówić cały czas można. Bo tak naprawdę no, po to ma być debata, tutaj jest to ograniczone. Ja wiem, że dzisiaj wniosków żadnych z tego tytułu nie będzie, ale mam nadzieję, że jak przygotujemy apel, aby rząd zaprzestał prowadzenia takiej, a nie innej polityki w stosunku do samorządów, żeby przestał je okradać, żeby przestał wrzucać zadania, to państwo to poprzecie, bo ten rząd idzie złą drogą, jeżeli chodzi o oświatę. Nie ma żadnego pomysłu na tą oświatę. Ja nie cytuję pana Kwaśniewskiego, ja cytuję wszystkich samorządowców, którzy mają ten sam problem. Co się stało w tamtym roku w Szprotawie? Nauczyciele nie dostali wynagrodzeń, tak? Nie dostali wynagrodzeń, bo zabrakło pieniędzy. Czy ktoś się z rządu tym przejmował? Nie, burmistrz osiwiał, bo tak to wygląda. Rząd zrzuca obowiązki na samorządy, nie dając pieniędzy i uważa, że jest wszystko w porządku, jesteśmy piękną, zieloną wyspą z napisem Tytanii, która może poleść na dno. Jak tak dalej będzie rząd postępował? Proszę państwa, wobec tego, kto jest za podjęciem tego apelu zgłoszonego przez grupę radnych, proszę o podniesienie ręki, włączenie przycisku. Kto jest przeciwko, proszę o podniesienie ręki, włączenie przycisku. I kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 20 głosów za, przy 1 przeciwny, 3 wstrzymujący się, apel został podjęty. Panie i panowie radni, przystępujemy do rozpatrzenia uchwały w sprawie, proszę o ciszę, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Zielona Góra, druk numer 435. Proszę przedstawiciela wnioskodawcy o przedstawienie projektu uchwały. Ja listę puszczę dzisiaj, to jest więcej jak pewne. Nie wiem, to... Chciałem przedstawić druk uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Zielona Góra. Zakład Wodociągu Kanalizacji przedstawił nam wniosek 18 stycznia, został zweryfikowany pozytywnie przez prezydenta.
zgodnie z umową społeczną, o której mówimy od lat, wzrost kosztów za wodę i ścieki nie przekracza 5% i tak naprawdę to jest całe uzasadnienie do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Pan radny Mariusz Marchewka, bardzo proszę. Korzystając z okazji, że jeszcze niektórzy radni będą pewnie dochodzić w międzyczasie i aż uzbieramy kworum, chciałbym zadać... Bo listę puścimy i nie będzie zbierania kworum, bo to tak nie może być. Chciałbym zadać... Szukam paragrafów na to teraz. A pan proszę pytać, panie radny. Pytam. Rozproszyło mnie to, co tam pan... Okej. Chciałbym zadać pytanie, ponieważ wiemy, że jesteśmy na etapie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i bardzo dobrze. Chciałbym podpytać, pytałem na Komisji Gospodarki, natomiast jeszcze wtedy szczegółów nie znaliśmy, a mam nadzieję, że dzisiaj się uda odpowiedzieć na pytanie, czy udział z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji w kanalizowaniu dalszych wsi, finansowaniu dalszych etapów spowoduje, że Zielonogórzanom z miasta Zielona Góra wzrosną w konsekwencji ceny wody i ścieków w wyniku realizacji kanalizacji we wsiach ościennych. Dziękuję. Pan prezydent Kaliszuk, bardzo proszę. Wspólna taryfa zawsze oznacza, że więcej powinni płacić ci, co są dalej od oczyszczalni ścieków, a mniej ci, którzy są bliżej. Że więcej powinni płacić ci, gdzie jest rozproszona zabudowa, niż ci, gdzie jest zabudowa wielorodzinna. Stąd też jasne jest, że gdyby traktować osobno miasto i gminę, to w mieście powinniśmy płacić o kilkadziesiąt groszy mniej, natomiast w mieście, w gminie prawie pięciokrotnie więcej. Natomiast generalnie aglomeracje wodno-ściekowe, bo to jest taki ustawowy zapis, jeśli chodzi o ochronę środowiska, rządzą się tymi prawami, że jest wspólna polityka taryfowa. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Bukiewicz zadaje pytanie. Bardzo proszę. Panie prezydencie, dwa pytania w jednym. Czy my możemy wnieść poprawkę jako radni do druku 435? Tak, już od razu? Czy... Mogę zadać drugi. To bardzo proszę. Nie możemy. Teraz musi się pan radny zgłosić. Tak, dlatego lepiej zadawać od razu dwa pytania. O, i bardzo proszę, udzielam głosu pan radny Mirosław Bukiewicz. I panie prezydencie, w uzasadnieniu czytamy, że następuje spadek jednostkowego zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Czy jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie? Bo jak wiemy, coraz więcej mieszkańców przyłącza się prawdopodobnie do sieci wodociągowej. Jeżeli nie, to chciałbym usłyszeć od pani prezes, dlaczego nie, bo wiemy, że powstają nowe bloki w mieście, że część osób, która już w tej chwili ma kanalizację, po prostu powinna z niej korzystać. Chciałbym to usłyszeć. Pan prezydent Kaliszuk, bardzo proszę. Tutaj mówi pan o dwóch kwestiach. Jedna to jest spadek jednostkowego zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków i on wynika z tego, że korzysta się z urządzeń, które mniej zużywają wody, chociażby zmywarki do naczyń, czy prysznice, jeśli chodzi o wodę oszczędną. Natomiast i to jest oczywiste, że nam spadło ze 100 kilkudziesięciu litrów do 90 paru na osobę. To jest tendencja w całej Polsce i Europie. Natomiast jeśli chodzi o ilość podłączanych, to ona, można powiedzieć, że nie odbiega od naszego planu. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, jest to w wyższym stopniu proces przyłączeń, bo to jest 87% z tego, co jest możliwe w ostatnich latach do przyłączeniu. Natomiast jeśli chodzi o gminę, to jest to mniej więcej 77%, średnia jest 82%, to nie jest zła średnia,
można powiedzieć, że to jest dobra średnia na tle innych miast, które realizują projekty z Funduszu Spójności. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan radny Krzysztof Machalica. Bardzo proszę, panie radny. Szanowni państwo, koledzy radni, ja mam takie pytanie o zróżnicowanie cen wody między odbiorcą indywidualnym a małym przedsiębiorcą. Jako odbiorca indywidualny, mający również małą firmę, w domu gotuję herbatę rano, idąc do pracy, wypijam tą herbatę, przychodzę do firmy, też piję herbatę i dlaczego szklanka herbaty w domu kosztuje 3,20, a u mnie w biurze za wodę płacę 4,20. Dziękuję. Pan prezydent Krzysztof Kaliszuk, bardzo proszę. No jest takie prawo, które nie będę mówił, kto ustanowił, które mówi o tym, że przy przedsiębiorcach przy wodzie płaci się dodatkową opłatę, a jeśli chodzi o ścieki, to wiadomo, że przedsiębiorcy produkują ścieki o większym ładunku i ten koszt oczyszczania jest też wyższy. Stąd jest ta naturalna różnica ceny pomiędzy wodą a ściekami dla gospodarstw domowych, a przedsiębiorcami. To wynika z prawa i z realiów. Dziękuję bardzo. Projekt był przekazany do opinii Komisji Budżetu i Finansów. Panie Przewodniczący, jaka była opinia? Nie. Nie było pozytywnego. Nie. Negatywna. Negatywna, tak? No. Opinia Komisji Gospodarki. Pana radnego Łatwińskiego nie ma, podpowiem, że pozytywna, tak. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Radosław Brodzik, bardzo proszę, panie radny. Mam pytanie do członków komisji, która zaopiniowała negatywnie. Chciałbym poznać argumenty mówiące przeciwko, jaka była przyczyna tej komisji zaopiniowania tego negatywnie. No. To jest dyskusja, tak? Tak. No jesteśmy w dyskusji. No pan radny Brodzik zabrał głos z dyskusji. Teraz pan prezydent Kaliszuk zabierze głos z dyskusji. Bardzo proszę, panie prezydencie. Ja zadałem to pytanie i uzyskałem odpowiedź, że głównym powodem był brak pani prezes Ilek, ale pani prezes Ilek, o czym wiedzieli koledzy radni, byli na równolegle trwającej wtedy Komisji Rozwoju, więc nie mogła brać udział w dwóch miejscach jednocześnie. Pan przewodniczący Budziński, głos dyskusji pierwszy. Szanowni państwo radni, będę głosował przeciwko tej uchwale z kilku przyczyn. Między innymi w jednej z naszych lokalnych gazet padła taka wypowiedź, że zwiększa się liczba odbiorców wody, ale spada zużycie wody. To nie tylko polega na tym, że tak jak wiceprezydent Kaliszuk wczoraj mówił, że ludzie zaczynają stosować pralki czy też zmywarki z oznaczeniem AA czy tam AA+, ale wynika też z tego, że rosnąca cena wody powoduje inne podejście do mieszkańców do tych rachunków i po prostu zużywają mniej wody, dlatego że ona jest zbyt droga. Proszę popatrzeć, co stało się w przypadku podwyżek cen biletów MZK. W ogólnopolskiej prasie pojawił się artykuł, że we wszystkich miastach tych, gdzie cena biletów została podwyższona, zaczęła spadać liczba użytkowników transportu miejskiego. Ludzie po prostu głosują nogami, w tym przypadku dosłownie i w przenośni. Albo kupują samochody, albo się dogadują i jeżdżą tymi samochodami, bo to taniej wychodzi, albo po prostu chodzą na piechotę, jeżeli to jest krótszy dystans. Ten samo zjawisko występuje w przypadku wody. Poza tym przypomnę też państwu kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała, że w latach, o ile dobrze pamiętam, 2007-2008, Zielonogórzanie płacili zawyżone kwoty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Dosyć już tych podwyżek mamy we wszystkich praktycznie aspektach życia społecznego mnóstwo i dlatego będę głosował przeciwko podwyżkom cen wody, dlatego że uważam, że nie tędy droga, jeżeli chcemy, aby zwiększało się zużycie tej wody, nie możemy i odprowadzanie ścieków, no nie możemy windować cen
co roku o ileś tam procent, bo to przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Dziękuję bardzo. Pan radny Radosław Brodzik, bardzo proszę. Drugi głos w dyskusji. Tak jest, ja akurat zabieram ten głos, gdyż miałem okazję kiedyś uczestniczyć w takim spotkaniu w radiu, w którym też z panią prezes rozmawialiśmy i zaopatrzyłem się w wiedzę i to nie jest do końca tak, jak pan mówi, panie radny, z dwóch rzeczy. Czyli jakby pana wstęp jest słuszny, natomiast dalsze rozwinięcie mija się troszeczkę z tym, co jest nasza wiedza dotycząca wodociągów. Po pierwsze, spadek zużycia wody wynika również z zamontowywania urządzeń, które mają mniejszą przepustowość, to po pierwsze. A po drugie, są tam również koszty zawarte, proszę pana, z amortyzacją wodociągów, budowy nowych sieci i magistrali, jak również podatku, tak, panie prezes, proszę mnie ewentualnie poprawić, podatku od nieruchomości. I ta, jakby nie głosując za tą podwyżką, no jakby stawia pan dwie rzeczy przeciwko sobie. No podatek, który, i to się umawialiśmy, tak pamiętam, ja to respektuję radnych z poprzednich kadencji o tej umowie społecznej mówiącej o 5%, tak? Jednocześnie też rozmawialiśmy o tym dużym projekcie europejskim na 160 milionów złotych i to są te koszty, które pani prezes mówiła ostatnio, będą rosnąć. No zamkniemy tą inwestycję, wtedy ją jakby podliczymy, można wtedy dokładnie wyliczyć, jakie były koszty tego projektu i to stąd, więc uważam, że to jest trochę takie no, nie do końca zgodne z tym, jakie informacje uzyskaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Bukiewicz, bardzo proszę. Panie prezydencie, z tego, co słyszałem w pańskiej odpowiedzi, że radni w ogóle nie mają wpływu na tą uchwałę, ponieważ nie mogą zgłosić żadnej autopoprawki, to mógłbym powiedzieć, że po co pan to przedstawia na radę, skoro nie możemy o niczym tutaj decydować. Dobrze, skoro jest to wymóg ustawowy, to my możemy też decydować o tym, tak jak było ze szkołą na przykład, że coś odbywa się poza naszymi plecami, to proszę też nie wnosić uchwał o podwyżki, bo za chwilę usłyszymy, że to radni zdecydowali, że podwyżki są wody takie, a nie takie. A poza tym, skoro nawet ma pan błąd tutaj formalny, bo skoro pan mówi, że 5% to jest maksymalnie, to niech pan poszuka, bo jest tam również 5,19, jeżeli się nie mylę. Ale łącznie jest to 5,19, a nie 5. Nawiążę jeszcze do jednej sprawy. Jak państwu wiadomo, przedsiębiorcy, o których, które tutaj są w ogóle, można powiedzieć, prawie że nie reprezentowani w tej radzie, w naszym mieście płacą za ścieki więcej. I padło tu uzasadnienie. Jakie było to uzasadnienie, panie prezydencie? Opłata środowiskowa, której dobrze, większy ładunek, tak pan powiedział. To dlaczego w Gorzowie nie mają tego większego ładunku, panie prezydencie? I przedsiębiorcy płacą tyle samo, co odbiorcy indywidualni. 5,34 zł po podwyżce. Po podwyżce. Dlatego uważam, że 3/4 produktu krajowego brutto jest wytwarzane przez przedsiębiorców, a nikt w ogóle o nich nie pamięta. Dlatego zwracam uwagę jeszcze raz, że nie możemy się zgodzić, żeby cena metra sześciennego ścieków kosztowała brutto 6,77 dla firm, a dla odbiorców indywidualnych 5,20 zł. Zgadza się? Nie. Co się nie zgadza? Dobrze, dziękuję. Pan już... Ale jest to moja wypowiedź, także proszę spokojnie doczekać, jak będzie pani chciała powiedzieć nie. Ja zwracam uwagę na to, że 6,77 zł brutto ma kosztować dla firm metr sześcienny ścieków. W Gorzowie jest to 5,34 zł. Jesteśmy na 21. miejscu w Polsce, w miastach 100-tysięcznych, których jest 41 sklasyfikowanych i jest to środek stawki, a to są, klasyfikacja jest przed podwyżką, a jak zrobimy podwyżkę, to miejsce będzie bardziej zaszczytne na naszą niekorzyść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Barczak. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję bardzo. Przy okazji odpowiedź dla pana radnego Brodzika, bo prosił o argumentację. Ja wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów rzeczywiście też głosowałem przeciw i wcale nie dlatego, że nie było pani prezes, co pan prezydent również wie i potwierdzał. W związku z tym prosiłbym o pełne odpowiedzi. Między innymi z jeszcze dwóch innych powodów ta moja opinia była negatywna. Pierwszy powód to tak naprawdę ta uchwała rzeczywiście nie wiem, z punktu widzenia prawnego, legislacyjnego w ogóle nie powinna się znajdować w porządku dzisiejszych obrad, bo nie ma żadnego znaczenia jak my zagłosujemy. Czy ją przyjmiemy, czy będziemy przeciw tej uchwale, jeżeli większość, czy się wstrzymamy. Te stawki i tak będą wprowadzone. Różnica będzie zasadnicza. Na klatkach schodowych każdy mieszkaniec, który wchodzi, przeczyta podwyżka cen biletów, przepraszam, podwyżka cen wody i odprowadzenia ścieków została wprowadzona uchwałą Rady Miasta. I proszę Państwa, mam wrażenie, że to o to chodzi tak naprawdę. Świetny przykład, Pani Radnej Danielak. Szkoła jest likwidowana bez pytania radnych, ale podwyżkę cen biletów niech zatwierdzą radni. Wody, co ja z tymi biletami, przepraszam. Przepraszam, oczywiście mówię o cenie wody. I dla mnie osobiście tak naprawdę, no, ja nie widzę sensu wprowadzania w takim wypadku tam, gdzie rzeczywiście Rada nie ma żadnego wpływu na to. No, rozumiałbym, gdybyśmy mieli... No, chyba, że tak. Druga rzecz i myślę, że to też jest kwestia merytoryczna, to jest kwestia rzeczywiście tej podwyżki. My co roku słyszymy o tym samym. Amortyzacja, zwiększenie ilości mienia, w związku z tym automatycznie koszty i trzecia rzecz, spadek zużycia. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że ten spadek zużycia naprawdę od blisko 8 lat się nie zmienia. On rzeczywiście na przełomie lat 90. bardzo mocno spadł. Z blisko 9 metrów sześciennych na głowę, kiedy były wprowadzane liczniki, podliczniki z użytą wodę, one się obniżyły do poziomu około 3 metrów sześciennych za osobę. I to się utrzymuje od paru lat. Zmienia się niewiele. Zmniejsza się ilość przedsiębiorców w Zielonej Górze. Proszę zobaczyć na taki były zastal, czyli tabor szynowy Opole, 280 osób. No trochę ta firma zużywała tej wody tam, tak? Jedna, druga firma, kiedy jest likwidowana, to rzeczywiście zużycie wody w mieście jest mniejsze. I to jest jakby, moim zdaniem, to jest dobry cel, tak? Poszukiwanie większej ilości odbiorców. Większa ilość wpływu do spółki, a nie obciążanie mieszkańców zwiększonymi ciągle kosztami. I dlatego, tak jak wspomniałem, myśmy głosowali przeciw i myślę, że klub PiS-u będzie głosował przeciw. Dziękuję bardzo. Pan radny Markiewicz, bardzo proszę, panie radny. Zmobilizował mnie do zabrania głosu właśnie głos kolegi Barczaka. Spróbuję mu odpowiedzieć, pewnie odpowiedź moja go nie zadowoli, jak znam życie, ale niech ona tu zabrzmi na tej sali. Proszę Państwa, to, że mamy taki, a nie inny efekt związany z tym, że dzisiaj wodociągi występują o podwyżkę cen wody i ścieków, spowodowali między innymi sami radni. Zdawajmy sobie z tego sprawę, poprzez głosowanie nad pierwszym programem spójności, nad drugim i teraz nad trzecim, spowodowaliśmy zwiększenie, tak drastyczne zwiększenie kosztów, że związane to jest oczywiście z podwyższeniem cen wody, na wodę i ścieki. Głównie na ścieki, bo chyba było tu już wyartykułowane, że za wodę żeśmy nie płacili przez dwa ostatnie lata, nie podnosiliśmy, ona stała w miejscu. Oprócz tego, że głosowaliśmy za programami spójności, za środkami unijnymi, które nierozłącznie z tym się wiążą. Gorzów też to czeka, bo oni dopiero teraz zaczynają ten etap budowy za środki unijne sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ale druga sprawa to jest również to, że sami jako radni ustaliliśmy wysokość podatku. Zapomnieliście o tym? Było 1%, pamiętam, swego czasu, no jak nie my, no. Było 1%, potem było 1,5% czy 1,2%, a potem żeśmy uchwalili maksymalną wysokość 2%. Te 2% to jest, pani prezes, ile? 8 milionów?
prawie 8 milionów złotych, słuchajcie, które wodociągi muszą odprowadzać i które wlicza sobie w koszty. Nic innego. Chcecie pomóc, chcecie zmniejszyć, żeby te ceny na wodę i ścieki były mniejsze? Obniżcie koszty, zmniejszcie ten podatek od nieruchomości do 1% i automatycznie o złotówkę nam, przynajmniej o złotówkę nam spadnie wtedy cena wody i ścieków, a nie w ten sposób, że dzisiaj mówicie nie, bo dlatego mówimy nie, bo to powinien co, prezydent sam zadecydować. Chodzi o to, żeby właśnie, przecież gdyby tylko prezydent sam to zrobił, to już widzę tutaj wrzawę na sali, że znowu pominięto radnych przy decydowaniu w tak ważnej sprawie społecznej. Także teraz, kiedy macie możliwość wypowiedzenia się, wypowiadajcie się, ale zrozumcie, to tutaj są, rzeczywiście działają tylko i wyłącznie liczby. I na to nie ma rady, na to po prostu nie ma rady i żaden z samorządów od tego nie ucieknie. Chyba że w ten sposób, jaki mówiłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłosił się pan radny Brodzik, ale niestety nie mogę udzielić głosu, bo to już jest drugi głos w dyskusji. Pan radny Bukiewicz jeszcze dysponuje, byłby trzeci. Dysponuję jeszcze głosem, więc udzielam głosu. Bardzo proszę. Z uwagą wysłuchałem wystąpienia radnego Markiewicza, ale muszę zakwestionować tą wypowiedź, ponieważ jest to wypowiedź lobbysty. I z samego tylko tego powodu nie mogę uznać pana racji, chociaż mogę to przyjąć do wiadomości. W każdym razie chciałem powiedzieć tak. Zwróciłem uwagę na to, że ceny ścieków w naszym mieście są zróżnicowane pomiędzy odbiorcami indywidualnymi a firmami. W Gorzowie jest to przynajmniej dotychczas na tym samym poziomie. To jest jedna sprawa. Podnosząc ceny ścieków, powodujemy również, że być może mniej firm będzie zainteresowanych w przyszłości naszym rozwojem firm w naszym mieście. Jak pani prezes zapewne wie, w stosunku do Gorzowa, być może nie jest to jedyna przyczyna, ale mamy w Zielonej Górze 750 mniej firm. Nie wiem, czy pani zna tą informację, ale taka jest. Od lat argumenty przytaczane przez panią są w zasadzie powielane. I w końcu trzeba zacząć rozmawiać i mówić prawdę na temat, dlaczego mamy ciągły wzrost cen, przynajmniej za ścieki. Nie jest również sprawiedliwym, tak jak mieliśmy to w tamtym roku, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, że mieliśmy 10% wzrost cen za ścieki, a za wodę nie mieliśmy wcale, bo jest to nierówne traktowanie podmiotów. Dlatego może pani przypomni, który raz z rzędu jest ta podwyżka i który raz z rzędu mamy takie same argumenty. Nie chcę się posługiwać populistycznymi argumentami, a mógłbym, bo wygodna jest sytuacja taka, że co roku ma pani zapewnioną podwyżkę cen wody i ścieków. Każdy by tak chciał. Rozmawiamy o uchwale odnośnie zatwierdzenia taryf, a państwo chcecie, żeby ta uchwała była w oderwaniu od tego, co się w Polsce dzieje. Ona nie będzie nigdy w oderwaniu od tego, co się w Polsce dzieje. Bo państwo uważacie, że Zielona Góra to jest miasto eksterytorialne i nas nie dotyczy tego, co się w Polsce dzieje. Jeżeli rząd kładzie jeden temat po drugim, to na nas on się przekłada. Jeżeli rosną, bo rząd na to pozwala, opłaty za środowisko, które my musimy zapłacić, więc rząd sobie od nas mówi, dajcie mi pieniądze, a skąd mamy je wziąć? No trzeba dać ludziom. A to powiedzcie ludziom tą złą informację. Musimy podnieść ceny. Więc no, moi państwo, nie da się odwrócić biegu rzeczywistości. Jeżeli rząd będzie dalej pozwalał na podwyżki, my będziemy musieli konsekwentnie przekładać to na mieszkańców. Nie wkładajcie mi w moje usta, że ja chcę podwyżek. Nie, nie chcę. Ja wycofam się z tej podwyżki, jak rząd wycofa się z podwyżek energii elektrycznej, jak rząd wycofa się z podwyżek opłaty środowiskowej, przyjmijmy stanowisko. Niech rząd wycofa się z tych wszystkich podwyżek, niech przestanie wreszcie to biedne społeczeństwo gnoić. Bo niestety w tym kierunku to idzie. A potem na nasze barki spada, że mamy podjąć niepopularne decyzje. No moi państwo, tak się nie da. Albo jesteśmy powiązani wszyscy razem w jakimś rachunku, albo nie. No nie, nie mówcie, że Zielona Góra i tak jak tutaj niektórzy mówią, rozpatrujmy to od tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie da się tego rozpatrywać od tego, co dzieje się na zewnątrz. Jeżeli wszystko drożeje, jeżeli jest inflacja, jak ktoś z państwa tego nie zauważył, jeżeli rośnie bezrobocie,
Jak ktoś z Państwa tego nie zauważył. No, to moi Państwo, coś powinien rząd w tym kierunku zacząć robić, a nie tylko wszystko wrzucać do samorządu, niech samorząd się z tym wszystkim martwi. Samorząd nie jest z gumy. Samorząd sobie z wszystkim rady sam nie da. I nie można się obracać do samorządu tyłem, jak robi to rząd. Dziękuję. Przystąpmy do głosowania. Proszę o ekran do głosowania. Kto z pań i panów radnych? Jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 435. Proszę o wciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o wciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Pan radny Brachmański nie głosuje manifestacyjnie czy przez pomyłek? Pan radny. Dobrze, proszę o podanie wyników. Stwierdzam, że przy 8 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących się Rada Miasta przyjęła projekt uchwały. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, druk nr 439-A. Proszę przedstawiciela wnioskodawcy o przedstawienie projektu uchwały. To jest czysta konsekwencja uchwały o zmianie budżetu, ponieważ na jej podstawie musimy udzielić pomoc finansową województwu oraz gminie Zielona Góra. Pan radny Mariusz Marchewka, pytanie, bardzo proszę. Chciałbym złożyć wniosek formalny, który za sekundkę sprecyzuję, a zanim go sprecyzuję, to kilka ważnych słów na początek. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy radni, jak tutaj siedzimy, wszystkie kluby robiły konferencje prasowe i mówiły, że jesteśmy zgodni, że jesteśmy za połączeniem miasta i gminy. To samo my, a w szczególności ja czy Ola Mrozek z Platformy Obywatelskiej, którzy jesteśmy członkami zespołu, który pracuje nad połączeniem miasta i gminy. Natomiast chcielibyśmy uzyskać kilka informacji. Po pierwsze, o stanie połączenia miasta i gminy, ale to nie na dzisiejszej sesji i nie na szybko. Po drugie, o stanie i kondycji finansowej miasta Zielona Góra i to przede wszystkim, bo dzisiaj słyszymy wielokrotnie, że miasto Zielona Góra nie ma pieniędzy, że rząd zabiera, że oświata jest niedofinansowana, że brakuje pieniędzy, że są podnoszone opłaty środowiskowe, musimy podnosić ceny wody. Dlatego też zanim przystąpimy do głosowania nad tą uchwałą, chciałbym, abyśmy chociaż jeden z tych tematów rozwiązali. I moja propozycja jest taka. W związku z tym, że daliśmy już sygnał do gminy wiejskiej i zapisaliśmy przed sekundą w budżecie miasta wszystkie te inwestycje, które oni zapisali z funduszu integracyjnego, ale też żeby zmotywować prezydenta miasta do działania, moja propozycja jest następująca, aby dziś ściągnąć z porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, czyli technicznie i formalnie w budżecie jest zapisana ta pomoc, natomiast ostatecznie zostanie udzielona po przeprowadzeniu debaty oświatowej, o którą dzisiaj zabiegaliśmy, która wyjaśni, jaka jest kondycja zielonogórskiej oświaty, która wyjaśni, czy stać nas na takie finansowanie oświaty, czy też nie, czy miasto Zielona Góra może sobie pozwolić na to, aby 3 miliony złotych z rezerwy celowej szło do gminy. Jestem jak najbardziej za tym, żeby tak było, natomiast jestem przekonany, że debata, która mogłaby się odbyć w ciągu tygodnia, dwóch, trzech, zorganizowana przez prezydenta miasta z rzetelnymi danymi, z rzetelnymi materiałami, pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, jaki jest stan finansów Zielonej Góry i wtedy na spokojnie będziemy mogli na przyszłej sesji Rady Miasta zagłosować za udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Zwracam uwagę też na jedną rzecz. Dziś nie stoimy przed wyborem, że musimy koniecznie na dzisiejszej sesji zagłosować za zakupem 3 namiotów do organizacji imprez w Janach, bo jak rozumiem, te imprezy nie będą się odbywały w marcu. Rozumiem też, że nie stoimy dzisiaj przed problemem zapisania 4000 zł na budowę ogrodzenia cmentarza w Janach, bo czy to będzie dzisiaj, czy to będzie na sesji marcowej, nie ma znaczenia. Dlatego składam wniosek formalny o ściągnięcie dzisiaj tego punktu z obrad sesji Rady Miasta, a przysłuchującym się tutaj, jeżeli jeszcze są obecni, radnym gminy, podkreślam raz jeszcze, Rada Miasta przed chwilą, może nie jednogłośnie, ale zadecydowała o zarezerwowaniu pieniędzy w budżecie na fundusz integracyjny z tytułu połączenia miasta i gminy, także proszę tego absolutnie nie odbierać jako zamach na gminę. Dziękuję bardzo.
Pan prezydent Janusz Kubicki. A my jesteśmy w fazie pytań do projektu uchwały, więc tutaj póki co pan prezydent będzie odpowiadał, tak? Bardzo proszę. Oczywiście, że będę odpowiadał, jeżeli są projekty na wkład własny do projektów unijnych, a tak jest w przypadku bodajże 7 czy 8 tysięcy złotych, więc oni chcą jako środowisko lokalne złożyć gdzieś projekt, a my powiemy tak, mamy pieniądze, ale wam nie damy. No, a bo się obraziliśmy, bo prezydent dzisiaj za dużo powiedział przy pierwszych dwóch dyskusjach, więc teraz będziemy robić prezydentowi na złość. No moi państwo, nie wstyd wam? Nie wstyd wam? Nie jest wam wstyd, czyli za to, że dzisiaj powiedziałem prawdę, to nie ma być połączenia miasta z gminą, będziecie cały czas, powiedzcie oficjalnie, nie chcemy połączyć miasta z gminą i już, no. Obraziliśmy się, bo prezydent dzisiaj powiedział prawdę, prawda w oczy zabolała, to my teraz prezydentowi pokażemy, że my tutaj będziemy przeciwni połączenia miasta z gminą. To jest przeciwko prezydentowi? To jest przeciwko Zielonej Górze. Ja nie manipuluję, to wy w tej chwili jednoznacznie chcecie pokazać, kto tu rządzi i na złość zrobimy prezydentowi, bo prezydent dzisiaj powiedział kilka słów prawdziwych, które zabolały. Cóż, to teraz będziemy na złość, no wezmę i się obrażę. No moi państwo, no zachowujcie się poważnie. No jaki to będzie przekaz do mieszkańców gminy? Będzie taki. Zapisaliśmy wam pieniądze, kiedy wam je damy? A nie damy wam pieniędzy. No za dobrze idzie, tak. Za dobrze, że pan radny wiedział, za dobrze idzie, bo mieszkańcy gminy się zaangażowali, bo mieszkańcy uwierzyli w to, co powiedziałem, że my chcemy naprawdę się z nimi połączyć, że chcemy im wiele rzeczy pomóc zrealizować. A jaki będzie dzisiaj sygnał? No my jesteśmy tym zainteresowani, ale najlepiej, żeby się to nie udało. Moi państwo, wygłupiacie się w tej chwili, próbując zablokować połączenie miasta z gminą. Ta decyzja wasza dzisiaj będzie jednoznacznym sygnałem dla mieszkańców. My, radni Zielonej Góry, nie chcemy połączyć miasta z gminą. Oni tak to odbiorą i ja będę uważał, to w pewnym sensie dalej będę prowadził działania, ale będę mówił im, słuchajcie, pamiętajcie, w Radzie Miasta, jeżeli się połączymy, to nie możemy wybrać takich radnych, którzy są przeciwko temu miastu, którzy są przeciwko temu, żeby to miasto się rozwijało. No, moi państwo, to wy mnie szantażujecie w tej chwili, mówicie tak, nie damy tych pieniędzy, dopóki prezydent nie zrobi tego, tamtego. Czyli ja rozumiem, od razu powiedzcie, jeżeli prezydent nie będzie robił wszystkiego, co chcemy, to my nigdy nie będziemy za tym, żeby połączyć miasto z gminą. No, moi państwo, nie wstyd wam? Wy lustra w domu macie? Będziecie mogli spokojnie patrzeć w lustro po tym, co chcecie zrobić? O 7 tysięcy chcecie rozwalić coś, co od 20 lat, tylko no chyba też pewnie zazdrość może przez niektórych będzie przemawiała. Tyle lat nikt nic nie robił. Rozpocząłem poważną dyskusję. Poprosiłem poważnych ludzi, w tym między innymi pana profesora Osenkowskiego, o to, żeby zajął się sprawą połączenia. On się w to mocno zaangażował, bo wierzy w to, bo jemu zależy na tym mieście, aby ono się rozwijało tak samo, jak zależało mu wcześniej na uniwersytecie. A teraz radni dojdą do wniosku, że nie, nie. To się jednak nie łączmy, bo 7 tysięcy, które ci ludzie tam na dole, mówicie, nie liczymy się, nie liczę się z głosem mieszkańców, to wy teraz pokażecie, czy liczycie się z głosem mieszkańców tej gminy, bo de facto do mnie macie pretensje, że się nie liczę, a sami za chwilę chcecie zrobić to, za co mi piętnujecie, bez żadnej rozmowy z tymi ludźmi, a oni chcą złożyć projekt unijny, poprosili nas o kilka tysięcy złotych z naszej deklaracji, bo państwo przecież to zadeklarowaliście, przyjęliście te pieniądze, a teraz no powiecie, że nie, bo prezydent dzisiaj nakrzyczał na nas i powiedział, że rząd nie daje pieniędzy na oświatę, to my mu za karę będziemy przeszkadzać przy połączeniu. Dopóki on nie powie, że rząd jest najwspanialszy. Dobrze, jeżeli tego oczekujecie, to powiem. Rząd jest najwspanialszy, to nie jest prawda. Rząd robi wszystko dla tego kraju, aby rósł siłę i w potęgę. Ja mogę na kolanach was prosić, nie przeszkadzajcie połączeniu miasta z gminą. Premier Tusk jest najlepszym premierem, jaka miała Polska. Tylko nie niszczcie tej szansy, którą ma to miasto. Pozwólcie temu miastu przeżyć. Panie Przewodniczący, przepraszam, zadam to pytanie jeszcze raz. Panie Prezydencie Kaliszuk, czy wie Pan, że samorząd województwa lubuskiego w kwocie 30 tysięcy złotych
ma być wsparty, ma przeznaczyć środki finansowe na budowę chodnika w Janach i czy pan wie, że te rozmowy już na ten temat się odbyły? Czy pan wie, że to jest wkład własny do projektów unijnych, które mają określone terminy realizacji, jeżeli chodzi o budowę ogrodzenia cmentarza w Janach? Są to środki pozyskiwane z innego programu oraz namioty do organizacji imprez w Janach. Czy pan wie, że w kwocie 17 tysięcy złotych zostało przekazane i uzgodnione wykonanie dokumentacji technicznej remontu remizy w Janach i że komendant straży czeka na tą informację za pośrednictwem swojego komendanta miejskiego? Dziękuję bardzo. Pan prezydent Kaliszczyk będzie odpowiadał na to pytanie, tak? Bardzo proszę. Przed dwoma tygodniami spotkaliśmy się z szefami trzech klubów. Mówiliśmy o tym, że pierwsze trzy miejscowości Jany, Ochla i Zatonie podzieliło już te środki. Uzgodniliśmy razem z szefami tych trzech klubów, że na najbliższej sesji zostaną te środki przekazane do instytucji realizujących to, po to, żeby dać sygnał dla reszty, że należy dzielić ten fundusz integracyjny. Zostało to przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu. Byli tam obecni, tutaj nawet ten, który składa wniosek na tym spotkaniu przed dwoma tygodniami. Przepraszam, była pani Ola i był pan Mirek Bukiewicz. Na podstawie tego ja siódmy dzień roboczy spędzam popołudnie i wieczór w kolejnej miejscowości. Od poniedziałku do piątku, a poniedziałek, dzisiaj wtorek jest siódmy dzień roboczy. Słychać po moim głosie, czym to się przekłada. Ja im opowiadam wszystkim, rozdzielajcie te pieniądze i rozdzielają, bo te pierwsze trzy miejscowości, które rozdzieliły wcześniej, a bały się, bo były w stosunku ich naciski, nie róbcie tego, to jest nieprawda, radni wam tych pieniędzy Zielonej Góry nie dadzą. Był pan na tym, panie Marchewka, i słyszał pan te głosy, że radni tego nie dadzą, a my mówiliśmy zgodnie i pan to mówił, nie, my damy. Po czym przychodzi do sprawdzenia i pan mówi nie. Żeby było śmieszniej, dzisiaj rozdzielamy 490 tysięcy przecinek 500. 443,5 żeśmy przed chwilą przyznali realizatorom, a 47 nagle się wstrzymujemy. No trzeba było być konsekwentnym, trzeba było to zrobić wcześniej. I teraz w momencie, kiedy ja mam uzgodnione z marszałkiem województwa i zarządem dróg wojewódzkich, że zarząd dróg wojewódzkich, czyli marszałek, włoży określoną pulę pieniędzy do chodnika w Janach, określoną włoży wójt gminy Zielona Góra i określoną włoży miasto, potrzebne do tego będą uchwały sejmiku za miesiąc, która zmieni budżet, która przede wszystkim przyjmie darowiznę, po drugie zmieni budżet, potem będą potrzebne przetargi. Jeżeli chcecie pokazać to, co mówią nieprzychylne nam osoby na tym spotkaniach, że nam się nie uda tego zrobić, bo to za późno, to wstrzymywanie tego o miesiąc właśnie do tego prowadzi. Jeżeli ja mam dzisiaj w Zawadzie, gdzie jest środowisko wyjątkowo nieprzychylne, bo jest integrowane nieprzychylne środowisko, które będzie mówiło, zobaczcie, Kaliszu kłamie, nie ma sensu tych pieniędzy dzielić, bo przecież tych pieniędzy wcale nie chcą radni dać. To właśnie to zróbcie, nie? No o 47 tysięcy w stosunku do 490,5, które zostały już w budżecie przyznane, a 450 prawie zostało już dane do realizacji. Czyli tak, w Ochli możemy już robić ten park, ale w Janach, w Kiełpinie możemy robić ten dach świetlicy, ale możemy kupować też nagłośnienie w Janach, ale nie możemy chodnika robić. Nie? Bo wiadomo, że chodnik się szybciej buduje, nie? W trójkę niż kupienie nagłośnienia. No więc gdzie tu jaka logika? Pan chce się wykazać, to będzie pan miał okazję za miesiąc, jak będziemy pozostałych 14 miejscowości dzielić. Wtedy pan może, jak rejtan, wstrzymać się, powiedzieć, jestem członkiem zespołu radnych do spraw integracji i jestem przeciwny dawaniu pieniędzy, bo wygląda na to, że to się uda. Nie? Dobrze, mówmy to wreszcie po imieniu nazywajmy. Pan radny Marchewka, pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę. Moje pytanie dotyczy, czy naprawdę trzeba aż tak przekręcać i manipulować faktami. Na samym początku wypowiedzi zaznaczyłem,
Dziś radni Rady Miasta. Nie, dobrze, zapisali, panie radny, ja odbieram panu głos, bo to jest, pieniądze. To nie jest pytanie i będzie pan, może pan się zgłosić jako osoba, która będzie popierała swój wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Pan radny Piotr Barczak, pytanie do projektu uchwały? Bardzo proszę, panie radny. Tak, to znaczy jakby do tych wypowiedzi też pytania, ale ze strony prezydenta. Pierwsze pytanie i uściślenie właściwie, panie prezydencie Kaliszuk, prosiłbym o informację, czy to wójt gminy przekaże pieniądze, czy marszałek przekaże, czy też samorząd województwa przekaże, czy samorząd gminy przekaże, bo to myślę, że to jest istotne, przekazywanie pieniędzy. Druga rzecz, ale to już chyba do prezydenta Kubickiego, nie, myślę, że niepotrzebna była ta emocjonalna wypowiedź i przede wszystkim jakby równanie wszystkich do jednego rzędu, jednego worka wkładanie, bo wątpliwości ja sam mam, natomiast po tej wypowiedzi to chyba te wątpliwości właściwie wsiąknęły, niepotrzebnie pan stracił osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Kaliszuk odpowiada, bardzo proszę. Jeśli chodzi o te dwa projekty unijne, to składa to lokalna grupa aktywności w Janach do PROW-u i tam może uzupełnić tylko samorząd gminy, na którego, na terenie którego jest ta lokalna grupa aktywności. Czyli my musimy dać teraz gminie, gmina później musi uchwałę o przyjęciu i gmina musi przyjąć uchwałę o przekazaniu do stowarzyszenia. Czyli to jeszcze potrwa, zanim oni będą mogli we wniosku unijnym wykazać się, że mają ten wkład własny, więc ten czas naprawdę jest ważny. Natomiast w przypadku chodnika, to jest to chodnik w pasie drogowym należącym do województwa, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu województwa lubuskiego zrealizuje tą inwestycję, czerpiąc z trzech źródeł, z miasta, z gminy oraz z budżetu województwa. Też do tego są potrzebne stosowne uchwały. Jeśli chodzi o dokumentację techniczną remontu remizy, to to zostało uzgodnione, że ponieważ my generalnie żeśmy w ostatnich latach remis nie remontowali, a na terenie gminy było tego typu inwestycji bardzo dużo, wobec tego w gminie są przygotowane osoby, które sprawnie to przeprowadzą, bo my tylko budowaliśmy za paręnaście milionów, natomiast nie remontowaliśmy za paręset tysięcy. Dziękuję bardzo. Projekt był przekazany do Komisji Budżetu i Finansów, która nie wydała opinii. Otwieram dyskusję i potem będziemy głosowali też wniosek pana radnego Marchewki. Pan radny Kazimierz Łatwiński, bardzo proszę, pierwszy głos w dyskusji. Wstęp, ale to jest odniesienie do być może pewnych ocen, które są od miesięcy formułowane. Otóż przede wszystkim chciałem zwrócić państwa uwagę, że idea połączenia Zielonej Góry z gminą lub rozszerzenia jej granic nie jest koncepcją autorską jednego polityka i gdyby nie kadencyjność, to być może już ten pomysł zrealizowałby prezydent Listowski lub pani prezydent Bożena Ronowicz. Idea ta miała poparcie w Radzie. Ja osobiście niejednokrotnie pytałem pana prezydenta Kubickiego, dlaczego nie rozpoczyna działań związanych z rozszerzeniem granic lub połączeniem miasta i gminy, dlatego że uważam, że jest to i dla Zielonej Góry, i dla gminy projekt bardzo ważny, korzystny dla rozwoju taki projekt cywilizacyjny dla obu społeczności. Dlatego też uważam, że jest to propozycja pana radnego Marchewki nieprzemyślana, nawet nieodpowiedzialna. Myślę, że się szybko, Mariuszu, z niej wycofasz. Z tego względu, że idea połączenia, ta też, jak pan profesor Rosenkowski, jestem przekonany głęboko, korzystna dla zielonogórzan i mieszkańców gminy, ma wielu przeciwników. I na każdym spotkaniu, na którym jestem, bardzo chętnie przez nich jest podnoszony argument, jakoby Rada Miasta chciała storpedować to połączenie, jakoby radni byli przeciwko przyznawaniu środków finansowych na projekty w ramach Funduszu Solidarnościowego. I nawet jeżeli kolega, pan Mariusz Marchewka, uzasadnia to, że uważa, że to takie wstrzymanie na 4 tygodnie,
to będzie to bezwzględnie i bezlitośnie wykorzystane. Pójdzie przekaz również w formie takiej szeptanej propagandy, że miasto nie da żadnej kasy na jakieś inwestycje, że radni to zablokują, że nie ma szans. Więc ten nieprzemyślany i nieskonsultowany z naszym klubem pomysł zaliczam do takich pomysłów jak wasz pomysł zablokowania nadania statusu specjalnej strefy ekonomicznej w Kisielinie, kiedy każdy tydzień był na wagę złota, wyście też dla jakiejś gierki taktycznej, koledzy z Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że chcecie zablokować nadanie statusu specjalnej strefy ekonomicznej w Nowym Kisielinie, bawiąc się interesem mieszkańców i nie traktując tej pracy w Radzie Miasta jako służby dla mieszkańców. I chciałem też powiedzieć, że to, co mówię, ma poparcie, znaczy moje poparcie dla idei połączenia, ma poparcie na przykład szefa mojego klubu, pana Piotra Barczaka. Nie mówię o szczegółach mojej wypowiedzi, ale o tym, że konsultuję również udział w tych spotkaniach na temat rozszerzenia miasta i gminy z panem Piotrem Barczakiem. Dlatego uważam, że niewłaściwe jest, panie prezydencie, mówienie, że rzekomo radni, bo można się domyślać, że wszyscy radni. Jest to pomysł nieprzemyślany kolegów z Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że się koledzy wycofacie z tego, bo inaczej no to będzie to silny sygnał, że tak naprawdę chcecie rozwalić ten cały projekt i nie wiadomo kiedy realizować, za 20 lat chyba. Dziękuję bardzo. Pan radny Brodzik. Bardzo proszę, panie radny. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni koleżanki, koledzy radni, zanim rozpocznę swoje wystąpienie, to chciałem złożyć w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej podziękowanie panu Kazimierzowi Łatwińskiemu za ten mądry i wyważony głos w tej dyskusji. Kaziu, dziękuję ci bardzo, bo było to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Teraz tak, co do dwóch rzeczy tylko, jakby uściślenia tego, co mówiłem wcześniej. Ja też miałem okazję uczestniczyć w takich spotkaniach i też przypominam koleżankom i koledzom, zwłaszcza tym z Platformy Obywatelskiej, że ci ludzie głosowali nad tym, gdzie przekazać te środki finansowe, a zatem też zostali zaangażowani emocjonalnie w tego typu proces decyzyjny i wstrzymując tego typu rzeczy, tak naprawdę nie jestem pewien, czy twój argument, Mariusz, jest dobry, mówiący o tym, że na pewno do nich pójdzie taki sygnał, że otóż to zapisaliśmy w budżecie przed chwilą te środki, ale na chwilę je wstrzymujemy. No nie, dlatego że tak jak i ty i ja uczestniczymy w takich spotkaniach i siedzimy czasami tam z tyłu i słyszymy, co ci ludzie mówią między sobą i w pełni się zgadzam z Kazimierzem, że oni mówią różne rzeczy i w większości ci ludzie powtarzają to później w swoich środowiskach i w swoich opiniach i ta informacja pójdzie w ten sposób. My nie będziemy mieli wpływu na to, jak ona zostanie wykreowana dalej w gminie i to po prostu będzie miał nas bardzo poważne konsekwencje. Dlatego apeluję do was, przecież każdą rzecz można zmienić, no po prostu wycofajcie się z tego i na tym etapie zapomnimy, miejmy nadzieję, że ta informacja dalej się po prostu nie będzie rozchodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Nesterowicz, bardzo proszę. W zasadzie większość argumentów, które chciałem przytoczyć, wyczerpał już radny Łatwiński tak naprawdę swoją wypowiedzią. Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który poruszył radny Brodzik. Przekaz z tej dyskusji, który pójdzie do gminy, do mieszkańców, nie będzie tak dokładny, jak nasze rozmowy i nasze argumentacje. Jestem zdania, że niezależnie od sporów, które tutaj prowadzimy, w żaden sposób proces połączenia nie powinien być, tak to określę może trochę opisowo, zakładnikiem. Musimy mieć świadomość tego, że w gminach ten proces budzi naprawdę dużo lęków, dużo oporu, ma także dużo przeciwników. W rozmowach, które właśnie można prowadzić w trakcie tych spotkań w kuluarach, jednym z elementów, który się gdzieś przewija, jest takie stwierdzenie, że część rzeczy, które robimy, może jest robione jako taki akt medialny, tak? No bo w odbiorze mieszkańców, którzy potrafią liczyć, wynik jest prosty. Mamy teraz w sumie 40 radnych, po połączeniu zostanie 20, 11 zostanie bez roboty. Nie chciałbym potem, żeby nasze decyzje tutaj były odbierane przez mieszkańców gminy, że my w ten sposób jako Rada Miasta, jako radni, przepraszam,
zabezpieczamy sobie stołki, tak? No bo jeżeli nie dojdzie do połączenia, to nadal zostanie ta ilość radnych, która jest w gminie taka sama, jesteśmy na tym samym poziomie. Bo tak to jest odbierane. Tak? Niestety w spotkaniu z mieszkańcami do bardzo prostych no, elementów lęki się sprowadzają. I też się zgadzam tutaj z wypowiedzią radnego Łatwińskiego, taka prośba do prezydenta, żeby w momencie, kiedy publicznie jest sformułowanie co do oporu radnych, żeby jednak skonkretyzować, którzy radni podejmują takie inne decyzje, żeby nie było wrażenia, że na przykład za takim pomysłem potem głosują no, wszyscy radni, tak? Naprawdę prosiłbym także, tutaj też poprę Kazimierza, o wycofanie się z tego pomysłu. My możemy toczyć spory, ale rzeczywiście wizja połączenia miasta z gminą nie jest tutaj autorstwa prezydenta Kubickiego, bo to jest element, który już rzeczywiście od wielu, wielu, wielu lat się przewija. I efekt tej pracy odczują następni prezydenci, tak, na następne rady. Dlatego nie poświęcajmy tego projektu na rzecz doraźnej korzyści. Nawet pytanie powstaje, czy ta korzyść w ogóle zafunkcjonuje, tak? Zostawmy połączenie z gminą w spokoju, z boku naszych sporów. Możemy się spierać o wszystkie inne rzeczy, ten projekt zostawmy w spokoju. Dziękuję bardzo. Pani radna Aleksandra Mrozek. Bardzo proszę, pani radna. Szanowni Państwo, myślę, że ta dyskusja, która tutaj ma miejsce, jakby troszeczkę idzie w innym kierunku. Przecież nikt z radnych Platformy Obywatelskiej nie jest przeciwny połączeniu miasta i gminy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o radnego Mariusza Marchewkę, to i prezydenci miasta mówili, że jest ogromnie zaangażowany, łącznie z tymi, z udziałem w spotkaniach, które ma miejsce. Ale myślę, że ta dyskusja, która tutaj jest, pomija pewien element. Pan prezydent Janusz Kubicki jest prezydentem miasta Zielonej Góry. Angażuje się ogromnie na rzecz procesu łączenia miasta i gminy, ale przez moment też do nas radnych tutaj dociera taka oto informacja, że czasami nie znajduje czasu na rozwiązanie problemów stricte miejskich miasta Zielonej Góry. W związku z czym prośba jest o to, żeby równolegle, realizując to zadanie, pod którym się wszyscy podpisujemy, znalazł też czas na rozwiązanie bardzo istotnych problemów w mieście Zielona Góra. Co znaczy wstrzymywanie się? To doświadczyliśmy w dyskusji dotyczącej oświaty. Panie prezydencie, to po stronie pana były informacje. Wstrzymaliśmy nabór, ale dajemy nabór zerowy. Szanse. W związku z tym proszę zobaczyć, jak to skutkuje. Panie prezydencie, jeszcze raz podkreślam i wszyscy radni, tak jak tutaj jesteśmy obecni na tej sesji Rady Miasta, jesteśmy za połączeniem, zdajemy sobie sprawę z trudności tego procesu, ale jednocześnie apelujemy, panie prezydencie, no trzeba się i miastem zająć. Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Marchewka. Bardzo proszę, panie radny. Panie prezydencie, celowo zanim złożyłem ten wniosek, chciałem go uzasadnić, żeby nie wywołać burzy, ale widzę, że woli pan wykorzystywać to w sposób, no, który niestety może zaszkodzić połączeniu miasta i gminy. Proszę mi powiedzieć, czy nie może pan dzisiaj pokazać tym wszystkim ludziom, którzy czekają na uchwałę Rady Miasta, że faktycznie radni dziś podjęli decyzję, zapisali pieniądze. Będziemy robić Ochle, będziemy robić inną inwestycję, bo tego to jest w osobnej uchwale budżetowej i tego nie blokowaliśmy celowo, żeby nie było sytuacji, w której musielibyśmy zablokować całkowicie zapisanie tych pieniędzy do budżetu miasta Zielona Góra. Dzisiaj zapisaliśmy pieniądze do budżetu miasta Zielona Góra, a pan swoim wielkim przemówieniem robi, jesteśmy przeciwko połączeniu miasta i gminy. Gdybyśmy byli przeciwko połączeniu miasta i gminy, to miałby pan nieuchwaloną poprzednią uchwałę dotyczącą budżetu. Dzisiaj mam prośbę. Bardzo dużo zależy od tego, co pan dzisiaj wychodząc z tej sali będzie mówił. Jeśli pan powie, radni Platformy Obywatelskiej nie chcą łączyć się z miastem i gminą, to taki pójdzie przekaz do gminy. A jeśli pan dzisiaj wychodząc z tej sali będzie mówił, że zapisano środki, tak jak obiecaliśmy, mówiliśmy, że wam zapiszemy, zapisano, za miesiąc będzie sesja w sprawie udzielenia pomocy i podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Mało tego, ja dziś chciałbym złożyć panu propozycję, że jeśli uda się faktycznie zapoznać radnych Zielonej Góry ze stanem zielonogórskiej oświaty, ze sposobem jej finansowania i rozwiązać wszystkie wątpliwości, które wokół tej oświaty się narosły, niekoniecznie mówię o wycofaniu się z podjętych decyzji, ale jeżeli udałoby się panu tę debatę zrealizować w krótkim czasie, to ja tu nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy za tydzień zebrali się na sesji nadzwyczajnej czy za 10 dni i podjęli tę uchwałę o przekazaniu pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Od pana tutaj, panie prezydencie, dzisiaj zależy, jak to nasze zachowanie będzie odebrane w gminie wiejskiej. Jeśli zależy panu na połączeniu miasta i gminy, proszę tutaj nie demonizować, że radni nagle blokują wszystkie pieniądze. My jesteśmy gotowi w każdej chwili po zakończeniu tej debaty podjąć tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Janusz Kubicki, pierwszy głos w dyskusji. Bardzo proszę. Ja na początku oczywiście chciałbym przeprosić tych radnych, którzy poczuli się urażeni, nie są z Platformy. Ja delikatnie i głośno mówiłem, że Platforma się dzisiaj na mnie obraziła, bo powiedziałem kilka słów o rządzie i teraz za karę dowali mi przy połączeniu miasta z gminy. Ja tak mówiłem, więc nie mówiłem ani o SLD, ani o PiS-ie w tym momencie, tylko mówiłem dokładnie. Dzisiaj powiedziałem kilka gorzkich słów rano na temat polityki rządu w stosunku do oświaty. W związku z tym, cóż, słyszeliście przed chwilą panią Mrozek i radnego Marchewkę. Co trzeba zrobić? Trzeba ukarać prezydenta, bo nie chodzi o merytorykę tej uchwały w tym momencie. Ja nie manipuluję, to państwo żeście mówili te słowa, że trzeba ukarać prezydenta i w tym momencie, przecież to nie są pieniądze, to nie są pieniądze, to nie są pieniądze dla mnie, to są pieniądze i ignorujecie w tej chwili mieszkańców gminy, którzy się zebrali i głosowali. Mi zarzucacie, że ignoruję, ale sami jak będziecie ignorować, to uważacie, że to jest całkiem okej. Okay. Zachowujecie się podobnie, jak już to rano mówiłem, jak Kali kradnie, fajny biznes, Kalego okradli, zbrodnia. No, moi państwo, jak ktoś mi wytłumaczy, dlaczego nie chcemy, aby powstał chodnik, który mieszkańcy od wielu lat oczekują, mają szansę niepowtarzalną. No, kto mówi, że nie chcemy? Wprowadzamy wniosek, żeby im tych pieniędzy nie dać. Czy to nie oznacza, że nie chcemy tego chodnika? Nie, chcemy. A kiedy damy pieniądze? A jak się prezydent dostosuje do tego, co my chcemy, to wtedy damy pieniądze. No, moi państwo, gdzie jest chodnik, gdzie oświata? To jest ciężko oczywiście znaleźć. Ja chciałbym, żebyście nie zapomnieli, że rozmawiamy dzisiaj i w pewnym sensie już troszkę grzebiemy projekt najważniejszy z punktu widzenia rozwoju miasta Zielonej Góry. Projekt połączenia miasta z gminą. Czemu go grzebiemy? Bo się obraziliśmy. Bo powiedziałem dzisiaj kilka niemiłych słów. Już powiedziałem po raz kolejny, powtórzę, premier tu jest najlepszym prezydentem na świecie, najlepszym premierem, no kim chce. No ja powtórzę wszystkie słowa, tylko proszę was, nie rozwalajcie tego. Ja już też 3 razy się rozchorowałem po tych wszystkich spotkaniach, które mamy z tymi mieszkańcami. Tam wcale nie jest łatwo, nie jest miło. Idźcie sobie sami, stańcie, jak was wszyscy bluzgają, że na pewno nie damy pieniędzy. No i co? No nie damy. A kiedy damy? A nie wiemy. I co mamy dzisiaj odpowiedzieć tym mieszkańcom? Nikt im nic nie odpowie. Moi państwo, szantaż, który stosujecie w tej chwili, spowoduje tylko i wyłącznie to, że projekt najważniejszy z punktu widzenia strategicznego rozwoju tego miasta może zostać pogrzebany. Więc jak ja będę miał mówić, że kto ten projekt pogrzebał? Indianie? Kowboje? Czy Platforma Obywatelska? Platforma Obywatelska swoim nieprzemyślanym wnioskiem. Proszę, niech pan powie to głośno. Platforma nie ma wyboru, bo przed chwilą pan to powiedział. Nie ma wyboru. Ładnie tak? No niech pan szanuje tych mieszkańców, niech pan szanuje mieszkańców tego miasta. Oni chcą tego połączenia. Niech pan szanuje tych mieszkańców gminy, którzy też chcą tego połączenia i pozwoli nam przekonywać pozostałych, bo to nie jest wcale prosty, łatwy pomysł i łatwy projekt. Zaczęliśmy robić to, czego nie robił nikt. Poważną dyskusję. Chcemy być partnerem w tej dyskusji. A okazuje się, że jesteśmy partnerem, który zachowuje się jak dzieciak. Bo mówi, że dam wam pieniądze, a kiedy wam dam, a tego to nie wiem, bo się dzisiaj na prezydenta obraziłem, to już wam nie dam pieniędzy. No przecież, no moi państwo, ja w ogóle nie bardzo rozumiem konotacje związane z tym wszystkim. Co ja jako prezydent mam do jakiegoś tam chodnika? Mam tylko tyle, że chcę, żeby to powstało, ale no,
Zaczęliście państwo dzisiaj bardzo brzydką grę. Bardzo brzydko się dzisiaj bawicie, moi państwo. Nie wstyd wam? Nie wstyd? Trudno. To powiedzcie, zagłosujcie, bo to nie będzie głosowanie dzisiaj za tym projektem uchwały. To będzie głosowanie za połączeniem miasta lub nie. Pokażcie, czy chcecie tego połączenia, czy nie. Przecież przegłosowaliście pieniądze, czyli daliście mi zadanie, bo jeżeli zapisaliście pieniądze w budżecie, to daliście mi zadanie. Mam te pieniądze wydać. Ja zaczynam to robić, a wy mówicie nie, nie. Proszę tego nie robić. Pokażcie jednoznacznie, jakie jest i którego klubu stanowisko odnośnie połączenia miasta z gminą. Platforma, jeżeli będziemy się obrażać, no jest takie rozwiązanie. Poczuje się pani z tym lepiej? Jak zablokuje pani największy projekt, który do tego? O tym, że nie chcecie dotrzymać. Dziękuję. Pan radny Artur Hebda. Bardzo proszę, panie radny. Dzięki koledzy, panie prezydencie, naprawdę nie chcę nikomu podnosić ciśnienia, robić personalnych wycieczek, bo jest to nam dzisiaj naprawdę niepotrzebne. Ale myślałem, że w jednej rzeczy, w kwestii tego, że jako radni naszego miasta, nie tego miasta, kolego Marchewka, tylko naszego miasta, bo tutaj wszyscy mieszkamy, z tym miastem jesteśmy od lat związani, a jeśli nie od lat, no to obecnie wiążemy swoje życie i przyszłość naszych najbliższych, ale także przyszłość mieszkańców gminy, których zapraszamy do tego, żeby połączyć wspólnie siły, żeby wspólnie rozwiązywać przeróżne problemy społeczne i samorządowe. Czasami nawet naprawdę kłócąc się i ostro spierając. I myślałem, że w tej kwestii jest naprawdę porozumienie i tutaj nikt nie będzie się ważył ze względu na to, że ja Kazimierzowi Łatwińskiemu ostatnio coś tam na komisji powiedziałem albo podłożyłem, tak? I no nazwijmy to nawet świnie. Ponieważ jest pewna wartość, że jeśli tu wymienimy zdania, tu się pokłócimy, to zabierając się za tą sprawę, jaką jest połączenie miasta i gminy i wszystkich kwestii, które są z tym związane, nikt z nas nie będzie bawił się w jakieś małe politykierstwo i małe gierki, tak? Ponieważ czasami z małej chmury bywa jednak duży deszcz i rzeczywiście przez to, że dzisiaj się niektórzy z nas będą chcieli się odegrać, czy też nie będą chcieli się odegrać, bo wcale nie zakładam, że Mariusz ma złe intencje i nie chcę tego w swoim przemówieniu tak formułować. Nie wiem, czemu ma takie podejście do tego i czemu się uparł i nie chce wysłuchać też kolegów z innych klubów. I to nie z lewicy, bo mówią to i ludzie także i z PiS-u. I nie wiem, okej, może jeden. No dobrze, no to wyjdzie na to, że tylko Kazimierz ma taki pogląd. A wszyscy inni na zasadzie tego, że po czynach ich poznacie, to za chwilę właśnie zobaczymy, tak? Czy wszyscy mówimy tak, 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 ale kiedy przyjdzie co do czego, cytując innego klasyka, jestem za, ale nawet przeciw, tak? Więc ja proponuję naprawdę zamknąć tą dyskusję, przegłosować tą sprawę i wierzę w rozsądek po prostu moich i odpowiedzialność moich kolegów radnych, bo chyba, Mariuszu, nie o to chodzi, żeby wykonywać syzyfową pracę, która się nigdy nie skończy, że będziemy jeździli po gminach, będziemy się spotykali, tylko z jednym celem, żeby kamień znowu stoczył się na dół i wszystko zaczynać od początku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Nesterowicz. Drugi głos w dyskusji, panie radny. Proszę państwa, powtórzę jeszcze raz. Moim zdaniem jeden projekt nie może być poniekąd zakładnikiem drugiego. Trochę mnie przeraża to, że my tak długo dyskutujemy nad czymś, co moim zdaniem jest irracjonalne. Jakbyśmy do propozycji podeszli, gdybyśmy usłyszeli propozycję, no to zablokujmy pieniądze na wszystkie remonty ulic w Zielonej Górze do czasu, aż prezydent coś zrobi. No, przepraszam, logiki w tym nie ma żadnej, tak? My tego typu decyzjami, czy wy, przepraszam, ale pozwólcie mi skończyć. Ta część radnych, powiem tak, która popiera ten pomysł, nie kara prezydenta.
tak? Tylko mieszkańców. No przepraszam, no kogo będą dotyczyły elementy? Pieniądze, o których my teraz rozmawiamy, do kogo mają trafić? Do prezydenta? One mają trafić do mieszkańców Jan, tak? Mieszkańców, których próbujemy zachęcić do współpracy z nami. No, sorry, ale gdybym był zdrowo myślącym mieszkańcem Jan i nie daj Boże siedział tutaj na tym spotkaniu, to mi się zdrowo podrapa w głowę, czy chciałbym, żeby potem rządzili mną no, tacy ludzie. Jeżeli chcecie dyscyplinować prezydenta, to znajdźcie takie mechanizmy, które nie trafiają w mieszkańców. Podjęlibyście decyzję o blokowaniu remontów w Zielonej Górze? Tak, żeby przekonać do czegoś prezydenta? No jasne, że nie, bo by was mieszkańcy bardzo szybko, nas, tak, mieszkańcy by na taczkach stąd wywieźli. Nie traktujmy tak ludzi, których chcemy za jakiś czas, żeby byli mieszkańcami Zielonej Góry. Patrzmy na nich nie jak na mieszkańców wioski, tylko jak na przyszłych Zielonogórzan. Ta dyskusja to jest objaw moim zdaniem, a inaczej może nawet trochę propozycja przedmiotowego niestety potraktowania ludzi, do których mają te pieniądze trafić. Dlatego jeszcze raz powtórzę prośbę o nawet nie głosowanie, bo to też już będzie zły sygnał, o wycofanie w ogóle tej propozycji. Po co ma iść sygnał, z którego będzie wynikało, że na przykład 10 radnych jest za, a 15 przeciw, czy odwrotnie. No, nie wysyłajmy sygnału do gminy, z którego wynika, że w tej sprawie nie jesteśmy jednogłośni. Kłóćmy się o wszystko inne, ale wydawało mi się, że co do połączenia wszyscy jesteśmy zgodni. To pokażmy to. Dziękuję bardzo. Pan radny Marchewka, drugi głos w dyskusji. Proszę bardzo. Chciałem raz jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, ale odniosę się też do sprawy, dlaczego akurat oświata jest tematem, który łączy się z tematem połączenia miasta i gminy. Dlatego też tematem oświatowym jest ten, ponieważ to do mnie między innymi dzwonili nauczyciele jednej ze szkół z gminy, kiedy usłyszeli prezydenta Janusza Kubickiego w Radiu Zielona Góra, który mówi: ja nie likwiduję ZST, ja je tylko wygaszam. I dzwonili do mnie z zapytaniem, nie wygaszam, ja tylko wstrzymuję nabór. I dlatego też dzwonili do mnie z zapytaniem: panie radny, to jak ja mam traktować obietnicę, nie zlikwiduję żadnej szkoły w gminie. Dlatego też chciałbym dzisiaj w trybie pilnym uzyskać informacje podczas debaty oświatowej, jakie są kierunki rozwoju oświaty w tym mieście, w naszym mieście, jeśli to komuś tam bardzo przeszkadza, w naszym mieście, ażeby też jednocześnie odpowiedzieć mieszkańcom gminy na pytanie, czy nielikwidowanie szkół w gminie oznacza, że one zostaną zachowane, czy to też może oznacza, że w niektórych z nich będzie zerowy nabór, bo przecież według prezydenta to nie jest likwidacja. Dlatego też myślę, że ta dyskusja jest o tyle ważna, że temat chodnika jest ważny, bo gdzieś pokazuje, że jesteśmy zainteresowani inwestycjami w tych miejscowości. Natomiast temat oświaty w gminie jest 100 razy ważniejszy niż budowa chodnika w Janach. Nie chciałbym dzisiaj tutaj wartościować, ale niestety tak jest. I chciałbym, żebyśmy raz na zawsze usiedli do stołu, na temat oświaty porozmawiali, o rzetelnych danych, nie unikali tej dyskusji i też pokazali gminie Zielona Góra, jakie jest zapatrywanie się prezydenta miasta na rozwój gminy. Z tego też tytułu myślę, że niepotrzebnie robimy wielką burzę, bo dzisiaj równie dobrze mogliśmy wyjść z tej sali i mieszkańcy gminy usłyszeliby, że są pieniądze zapisane na ich inwestycje na najbliższej sesji, być może nawet nadzwyczajnej. Zostaną one przydzielone, ale... Panie prezydencie, ma głos pan radny Marchewka. Pan przeszkadza, a nie chciałbym, żeby przewodniczący musiał Straż Miejską wołać, żeby uspokajać sytuację. Chciałbym, żebyśmy spotkali się na debacie oświatowej, porozmawiali o oświacie w mieście, o oświacie w gminie i potem na nadzwyczajnej sesji podjęli decyzję. Ja dzisiaj jasno mówię, ja jestem zdecydowanie za podjęciem uchwały. Chyba lepiej było, gdyby pan sobie tam siedział w kuluarach, bo pan teraz przeszkadza panu. Było spokojnie, nie manipuluję tak jak pan, panie prezydencie, faktami, tak jak dzisiaj to się zdarza niestety. Przeszkadza pan. Ja tylko pokazuję, że powoduje pan problem w gminnej oświacie, że nauczyciele, którzy w gminie pracują w szkołach, są zaniepokojeni tym, że obiecuje im się nielikwidowanie żadnej ze szkół, a dziś nie wiedzą, co oznacza stwierdzenie przez prezydenta miasta Zielonej Góry: nie będę likwidował, bo dziś nie wiedzą, czy czasem nie oznacza to, że ogłoszę w niektórych szkołach zerowy nabór, bo w pana opinii to nie jest likwidacja. Usiądźmy, porozmawiajmy, a wtedy jak najbardziej będziemy mogli wszystkie szczegóły dotyczące połączenia miasta i gminy dograć.
na jednym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Aleksandra Mrozek. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, w momencie, kiedy sytuacja w oświacie zielonogórskiej stała się niepokojąca, to w mediach zielonogórskich wypowiadał się na temat tego, co dzieje się w Zielonej Górze, wójt gminy Zielona Góra, mówiąc o tym wprost, że rzeczywiście docierają do gminy Zielona Góra niepokojące sytuacje, które zaczynają niepokoić środowisko oświatowe. A wobec tego nie można mieć za złe, że my, włączając się w ten proces łączenia gminy, chcemy też, spotykając się w tym środowisku oświatowym, mieć jasny przekaz, co robimy na terenie miasta Zielonej Góry. Zupełnie niepotrzebnie, Panie Prezydencie, dzisiaj tak ostro wymieniamy poglądy, bo Pan wie bardzo dobrze, że Platforma Obywatelska jest tym klubem, który jednoznacznie popiera, ale jednocześnie, ale Panie Prezydencie, jednocześnie bardzo gorąco prosimy o to, żeby temat ten tak drażniący, ten, który pochłania w naszym mieście taki procent budżetu, był wreszcie wyjaśniony. A Panie Prezydencie, to, co jest takie nie do przyjęcia, to to, że kiedy była poprzednia część dyskusji właśnie związanej z oświatą, to Pan Prezydent rzucił, może mimowoli, mówiąc o tym, zorganizujcie debatę. W związku z tym będziemy odkładać i przerzucać się, kto to ma zrobić. Ma to zrobić miasto. Jeżeli my uregulujemy te sprawy tu w Zielonej Górze, to na pewno pójdzie pozytywny przekaz do gminy, że rzeczywiście coś było nieprzemyślane, było niezrobione, ale na drugi raz będzie to szeroka konsultacja, to też będzie gwarancja. Właśnie to jest bardziej niepokojące dla gminy, niż to, co Pan mówi, że ktoś się sprzeciwia czy się obraża. Nie obrażamy się, ale nie może być dyskusja dotycząca tu naszych lokalnych problemów, Zielonej Góry, gminy, ciągle przenoszona na grunt państwa i dyskusji. Są wszyscy winni, tylko nie my. No uregulujmy te sprawy, nie nakręcajmy się wzajemnie przeciwko sobie, bo rzeczywiście wtedy będziemy przeciwko temu projektowi. Jeszcze raz powtarzam, Panie Prezydencie, nie godzę się z tym, żeby Pan Prezydent mówił, Panie Prezydencie. Panie Prezydencie, za mnie. Pan teraz nie ma głosu. Ja mam jeszcze 2 minuty i wykorzystam do końca. Proszę nie przeszkadzać. Przeszkadzał Pan memu koledze. Potem Pan sobie jeszcze pomówi, ma Pan szansę. I przeszkadza no Pan właśnie. Mi, Panie Prezydencie, nie godzę się z tym, żeby Pan wkładał w moje usta, że ja jestem przeciwniczką. Nie, ja uważam, że jeżeli komuś coś proponuję, to proponuję na takiej zasadzie, jeżeli chcę przyjąć gości, to robię u siebie porządek. I w pewnym obszarze ten porządek musi być zrobiony. Nie możemy kpić, przekamarzać się, obrażać. Bardzo prosimy o to. Naprawdę posyła to Pan przekaz, że radni czegoś nie chcą. Jeżeli Państwo, koledzy, tutaj uważacie, że możemy mieć u siebie bałagan i mówić chodźcie jeszcze w to wszystko, no to nie, to myślę, że to po drugiej stronie też są ci, którzy są zwolennikami ładu i porządku i o to prosimy. Naprawdę nie obrażajmy się na siebie, zadanie jest wielkie, doceniamy Pana Prezydenta zaangażowanie na tyle, na ile potrafimy, ale właśnie mój sposób myślenia jest taki. Ja chcę mieć uporządkowany obraz, żebym mogła drugiej stronie przekazać, a teraz tego nie mogę zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Brodzik, drugi głos, tak? Drugi głos. Drugi głos w dyskusji. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jeszcze raz składam apel do Pana radnego Mariusza Marchewki, zaraz to rozwinę troszeczkę dalej, do Pani Aleksandry Mrozek jako tych dwoje radnych, którzy dosyć mocno optują za tym, żebyśmy przyjęli dzisiaj ten dokument. Ja apeluję do tego, żeby nie przyjmować tego dokumentu, bo tak samo jak mówi Pani radna Bożena Ronowicz, tą dzisiejszą decyzję i każdą następną decyzję dotyczącą otwarcia Panu Prezydentowi możliwości, ja osobiście jako radny uzależniam od tego, czy będzie odśnieżona ulica Unii Europejskiej, czy nie będzie. No przecież kochani, to prowadzi do jakiegoś po prostu totalnego absurdu. No chcemy szantażować prezydenta w każdej kwestii, no to ja zgłaszam w imieniu klubu radnych SLD wobec tego, żebyśmy dorzucili jeszcze kilka innych rzeczy na przyszłość, to będziemy mieli przynajmniej prezydenta w ręku, tak, i będzie musiał przychodzić do nas i ustalać za każdym razem to samo, czyli tą politykę z nami i dopiero później ewentualnie będziemy kierowali te środki finansowe.
Przecież tak nie można robić. To jest stawianie człowieka pod ścianą, nieuczciwe podejście tak naprawdę do własnej pracy. No przecież to wy robicie i pracujecie w tym zespole. No to sobie ustalcie na tym zespole, jak chcecie wcześniej uzgadniać dotyczących środków finansowych, a nie przychodzicie na Radę Miasta, na której siedzą media i za chwilę pójdzie ta informacja w teren, że my nie możemy się w takiej prostej kwestii dogadać. To jak? To jak my radni kluby mamy, nie wiem, poprosić o 15 minut przerwy, mamy z przewodniczącymi klubów ustalać, tak? Czy jak to ma wyglądać? Że to do niczego nie doprowadzi. No dzisiaj mamy pad, tak? No to jak mamy postępować? No ja mam za każdym razem, mówię, będę głosował przeciwko, jeżeli nie usłyszę od pani radnej Ronowicz, że ulica nie jest odśnieżona. No tak to prowadzi do takiego czegoś. No do niczego innego, słuchajcie, to nie doprowadzi. Przecież to jest to co? A co będzie w przypadku, drodzy radni, którzy rozmawiacie, drodzy radni, do którzy mówicie w ten sposób, a co będzie w przypadku, kiedy dyskusja na temat edukacji w mieście Zielonej Górze nie rozwiąże na przykład za miesiąc czasu pewnych spraw, że okaże się, że będzie trzeba dłużej, dalej dyskutować, więcej. No i co? I wtedy powiem prezydentowi, słuchaj, no przepraszamy cię, jeszcze się nie dogadaliśmy, widzisz, nie odpowiada nam twoja polityka, nie podobają się pewne rozwiązania, no to sorry, będziemy jeszcze głosować przeciwko. No przecież dajcie temu człowiekowi przeprowadzić zadanie, które same popieracie do końca, no nie wkładajcie mu kija w szprychy, no tak nie można robić. No przecież kurczę, no. No nie ojejku, panie radny, tylko przypominam panu, że również pański klub poparł w pełni inicjatywę połączenia się z gminą, no więc się zdecydujcie, no, w czym jest sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Bukiewicz. Tak długo słuchałem, w końcu zdecydowałem się na zabranie głosu, ponieważ widzę trochę w tym wszystkim demagogię, którą uprawiamy tutaj na tej sali. A myślę, że powinniśmy być od tego z dala. Porządek obrad mam tu przed sobą. Nie widzę tutaj druku uchwały 439. Czyli nie była taka pilna chyba uchwała, panie prezydencie Kaliszczuk. Chyba, że była pilna, to pan powie. Jeżeli padła propozycja, że zajmiemy się drukiem 439 na przykład w ciągu tygodnia, to po co to hamletyzowanie? Dlatego uważam, że nie ma dobrej woli. Prezydent wyraźnie w tej chwili, nie chcę używać zbyt mocnych słów, ale zaczął lawirować, zaczął skłaniać się ku radnym PiS-u. Po prostu jest to takie niesmaczne, panie prezydencie. Zaczął pan ich kokietować. Nie wiem, myślę, że radna Ronowicz już nie spogląda na pana łaskawym okiem. Także może te zaloty są trochę płonne. Czasami, panie prezydencie, trzeba powagi trochę więcej. Konsekwencje swoich jak gdyby zachowań. Tu z jednej strony nie chciał pan dyskutować na temat stanu naszych szkół, stanu naszej oświaty. A tu z drugiej strony żąda pan od nas, wszystko pan zrzucił, tak już nie było pana tutaj, to przypomnę panu, że przyparty do muru przerzuca pan odpowiedzialność a to na radnych, a to na rząd. Trzeba było wziąć to na siebie i powiedzieć, jest tak i tak, taka jest sytuacja finansowa, materialna, robię to i to. A pan szuka winnych po prostu. Nie można w taki sposób postępować. W tej chwili też pan w stosunku do radnych jest nie w porządku. Oni stoją w pana obronie, a pan nie zawsze tak postępuje. Myślę, że widać tutaj taką pana niepewność w tej sytuacji i niech się pan zdecyduje. My możemy zmienić swoją decyzję, ale jest konkretna decyzja, że w ciągu tygodnia, jeżeli pan się zgodzi na dyskusję o oświacie, tak zaproponowali radni Marchewka i radna Mrozek, to my będziemy głosować nad drukiem uchwały 439. I tyle, jak pan chce to uważać za szantaż, może pan tak uważać, ale wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby pan też liczył się z radnymi, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Kaliszuk. Tym radnym, którzy mówili o oświacie w gminie i zaniepokojeniu, to ci, co chodzili ze mną, a było ich kilku, to wiedzą, o co ja odpowiadam.
Gmina zajmuje się oświatą na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów. Na tym poziomie, ponieważ brakowało nam w konkretnej dzielnicy miejsc dla dzieciaków z podstawówek, chociaż mieliśmy gdzie indziej, na przykład w 17 na Stafa wolne miejsca, tam dobudowaliśmy całe skrzydło. W tych do podstawówek, w tych dzielnicach, gdzie brakuje gimnazjów, a mamy do połowy puste, chociażby gimnazjum na Cyla Metodego, tam budujemy gimnazjum na Chynowie. To jest odpowiedź, jak dbamy o to, żeby najbliżej od mieszkańca, od dzieciaka była jego szkoła. Co w zanadrzu ma wójt? Dwa gimnazja w Dżonkowie i w Przylepie. A więc dzieciak z Zawady czy z Krępy jest wożony przez Zieloną Górę, żeby dojechać do gimnazjum, do gimnazjum swojego w Przylepie. My, jeśli jest taka sytuacja, nie każemy dzieciakowi z Chynowa jechać na Cyla Metodego, my budujemy gimnazjum na Chynowie. Proszę powiedzieć, ile dzieci czy młodzieży z gminy Zielona Góra chodzi do szkół ponadzawodowych, ponadgimnazjalnych, pani Olu, pytanie do pani, prowadzonych przez powiat zielonogórski. Bo przecież gmina Zielona Góra leży na terenie powiatu zielonogórskiego. Ile dzieciaków chodzi do szkół zawodowych i do liceów prowadzonych przez powiat zielonogórski? Procent, 2, 3. Wszyscy chodzą do szkół prowadzonych przez miasto Zielona Góra, wspieranych tylko i wyłącznie z budżetu miasta Zielona Góra, nie wspieranych ani ze starostwa, ani z budżetu gminy. A więc widać wyraźnie, że w kwestii oświaty tym dzieciom, tym młodzieży, tym rodzicom tylko i wyłącznie się polepszy. Natomiast najgorsze jest to, że jeżeli przed 2 tygodniami z przewodniczącymi klubów, a więc i z panem Mirkiem Bukiewiczem łącznie, ustalamy, że wszystkie niezbędne uchwały dla 3 pierwszych miejscowości zostaną w dniu dzisiejszym przyjęte po to, żeby poszedł jasny sygnał, że pieniądze można wydawać. Nie są wszystkie, to jest uchwała, ta uchwała dopiero, której teraz, którą pan wstrzymuje, dopiero pozwala zaangażować te 37 tysięcy. Bez tej uchwały nie można zaangażować tych pieniędzy. Jeżeli na kolejnych 2 spotkaniach w ciągu tych 2 tygodni, które organizujemy w poniedziałek, przychodzą radni Platformy, a więc radna Mrozek, radny Marchewka, właśnie ci radni, którzy przychodzą, kiedy mówimy, jaką taktykę mamy podejmować, gdzie oni też doradzają nam, jak macie robić, żeby lepiej przekonać tych mieszkańców. Zależy, bo nam zależy, nie? Po tym dzisiaj ci dwoje radnych robi wszystko, aby przekonać mieszkańców, że to jest nieprawda. I mówicie jasno teraz o szantażu, to jest szantaż. Jeżeli się nie uda, jeśli się prezydent nie ugnie w sprawie oświaty, my się nie ugniemy w sprawie połączenia. Naprawdę, historia tej rady pokazuje, że żaden szantaż w stosunku do prezydenta nie wyszedł, nie udał się. Przypomnijcie sobie te szantaże. Czy chcecie, żeby właśnie na tych wojence, czyli próbowaniu udowodnienia, kto jest ważniejszy, poległa ta idea? No naprawdę dzisiaj ci radni, którzy zagłosują przeciwko tej uchwale, wskażą jasno, ważniejsze jest wskazanie właściwego miejsca prezydentowi niż połączenie miasta i gminy. Ja nie będę mógł nic innego powiedzieć radnym, mieszkańcom Zawady dzisiaj i następnych miejscowości. Teraz spotkania mam w najbardziej niekorzystnych dla nas miejscowościach. W Zawadzie dzisiaj, w piątek w Łężycy. Wiecie dobrze, jakie tam problemy i jakie są przekazywane nieprawdziwe informacje tam. Teraz dostaną następną pożywkę do tego, że tak naprawdę nie ma sensu, żebym ja tam szedł. Ja powinienem się rzeczywiście położyć na ten tydzień, przynajmniej wyzdrowieję, a nie iść, bo jestem z góry na skazanej pozycji. Dziękuję. Pan radny Hebda, drugi raz. Nie będę już do nikogo apelował o rozsądek, bo każdy zadecyduje tak, jak chce. Rozsądek tu jest, polityczny, czyli żeby wywalić jakąś słuszną inicjatywę, z której dobro będą czerpali mieszkańcy
Zielonej Góry i najbliższych okolic przez długie, długie lata, kiedy nas już w tych radach nie będzie i nawet zapomną o naszych kłótniach w imię jakichś własnych, naprawdę niezrozumiałych dzisiaj interesów. Bo dziwi mnie wypowiedź i tak mojej koleżanki Aleksandry Mrozek, jak i przewodniczącego klubu PO, bo tak, prezydent po pierwsze wyraźnie powiedział, że pieniędzy nie ma, bo rząd Donalda Tuska grabi samorządy i mieszkańców Polski, tak? Więc tutaj się nie ma co dziwić, no przecież powiedział to, no i mówi, że nie ma pieniędzy, więc musi wykonywać tak naprawdę zadania nałożone przez rząd i utrudniać życie mieszkańcom Zielonej Góry. Więc tutaj nie rozumiem czegoś takiego, że prezydent się boi. Powiedział to nam dzisiaj wyraźnie, chyba pierwszy raz tak wyraźnie to zadeklarował. Druga rzecz, przecież po konferencji SLD, zresztą wcześniej po spotkaniu klubu SLD z panią prezydent Haręźlak, ustaliliśmy, że zajmiemy się kwestią oświaty i jest pomysł zorganizowania spotkania i z udziałem administracji pana prezydenta i radnych i dyrektorów szkół i osób zainteresowanych co do kwestii problemów naszej oświaty. I teraz dziwi mnie, że przewodnicząca Komisji Edukacji, no chyba, że się mylę, Olu, która powinna o problemach w edukacji coś nieco wiedzieć i możliwe, że wiedzieć więcej niż przeciętny radny i dostrzegać je znacznie szybciej, zgodzę się z tym. Powinniście mówić o powołaniu czegoś takiego no, szerszej debaty na temat tego problemu. Nie nawet dzisiaj, kiedy powiedział o tym SLD, tylko może we wrześniu, może przed budżetem, bo rzeczywiście widzimy dzisiaj, że problem oświaty jest sporym problemem. I nie chcę mówić, kto go generuje, bo uważam, że to nie samorządy generują problem oświaty, ani demografia. Więc to głosowanie pokaże nam, czy umiemy się wznieść i spojrzeć na to, co robimy, że jest to służba publiczna i że czasami nasze anse, nasze małe interesiki są na drugim miejscu w porównaniu do dobra społecznego i dobra mieszkańców, czy po prostu pokażemy, że kierujemy się krótkowzrocznym interesem, na którym tak naprawdę stracimy wszyscy w dłuższej perspektywie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Kubicki, drugi, ostatni głos w tej dyskusji. Moi Państwo, dzisiaj rano zaczęliśmy od apelu. Możecie sprawdzić w protokole, ja powiedziałem pierwsze moje słowa, jestem za apelem. Czy nie pamiętacie już tego? Jestem za tym apelem i powiedziałem, że ten apel to jest skonsumowanie tego i czy ten apel, nie pytałem się was, czy ten apel nie popiera stanowiska Sojuszu Lewicy Demokratycznej o to, żeby zrobić. Powiedzieliście, że tak. Ja powiedziałem, że zrobimy tę debatę. Chcę, żeby w tej debacie mieli szansę wypowiedzieć się wszyscy, bo na sesji Rady Miasta mogą wypowiadać się tylko i wyłącznie radni i prezydent. Nie może wypowiadać się młodzież, nie może się wypowiadać nauczyciele i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie ograniczyć nikomu głosu, do jednego, do dwóch, więc no, mówicie, że nie będzie tej debaty. No cóż, wy już wiecie, że jej nie będzie, a ja mówię, że chcemy ją zrobić. No w takim razie, no nie wiem, w którym miejscu mam was słuchać, w tym, co mam robić jako prezydent. Ale, no, moi Państwo, szantaż. Dobrze, że młodzież wyszła, bo dostałaby lekcję polityki. Ta lekcja polityki polega na tym, chcesz coś załatwić, to mi coś daj, bo jak mi nie dasz, to mam w duszy twój projekt. Nieważne, czy on jest słuszny, czy niesłuszny. Mnie nie interesuje. Mnie interesuje moja własna, prywatna korzyść. W związku z tym dobrze, że oni poszli, bo uważam, że nauczyliby się czegoś brzydkiego dzisiaj. I ja dalej twierdzę, że to głosowanie, które za chwilę będzie miało miejsce, jest głosowaniem za lub przeciw połączeniu miasta z gminą. Ponieważ nikt z mieszkańców gminy, którzy przeczytają jutro w gazecie, że nie dostaną pieniędzy, dopóki pan prezydent nie zrobi tego, co sobie Platforma wymyśli i nie będzie skakał tak, jak oni będą grali,
No, moi państwo, to ten przekaz na pewno będzie ich zachęcał do tego. Będzie pokazywał, jak patrzycie na przyszłość tego miasta. Przyszłość tego miasta was, z tego wniosek w pewnym sensie, no, można twierdzić, nie interesuje. Drażni was to, że tyle osób się angażuje w proces połączenia miasta z gminą i to nie tylko władze miasta. Platforma, jak się angażuje, to pokazała na pierwszym spotkaniu. I radni gminy mnie się pytali, dlaczego na pierwsze spotkanie, na które przyszło sto kilkadziesiąt osób, nie przyszedł nikt z Platformy Obywatelskiej. To już wtedy był ten sygnał, być może źle go odczytaliśmy, że z tak licznego klubu, 10 osób, nikt nie znalazł godziny czasu, żeby przyjść, posłuchać inaugurującego spotkania odnośnie połączenia z miasta z gminą. To już wtedy pokazaliście chyba, że tak naprawdę jednak wam z tym połączeniem nie po drodze, bo to chyba nie polityczne. Czy wszystko można przekładać na wagę polityki? Rozmawiamy teraz, no naprawdę, o drobnej rzeczy, tak naprawdę w tym wszystkim, która może zburzyć cały proces, który jest przez nas realizowany, tylko i wyłącznie po to, żeby go zmusić do tego, żeby była ta debata. Ja już powiedziałem dzisiaj rano, ta debata będzie, ale rzeczywiście. Tylko ja rozumiem, że jeżeli na tej debacie ja powiem coś złego, to mi też następną uchwałę wyrzucicie. To ja już w ogóle mam zakaz mówienia czegoś, to ja może w takim razie poproszę pana przewodniczącego klubu Platformy, aby mi dawał kartkę, co mi wolno, co nie wolno na każdej sesji, bo inaczej nie będzie połączenia z miasta z gminą i każda uchwała, która będzie, to będzie przez was no, torpedowana. Dobrze, no to ja z takiej kartki będę korzystał, no i będę tak robił, tylko tak, łubu dubu, niech nam żyje klub Platformy, niech nam żyje prezes naszego klubu. To mówiłem ja, prezydent Zielonej Góry, a wy w tym momencie zagłosujcie za tym, żeby pogrzebać prawie rok ciężkiej pracy wielu ludzi, którzy walczą o to, aby się połączyć. I nie tylko i wyłącznie tych, którzy są tutaj na tej sali, ale naprawdę tych, którzy przychodzą i mówią, słuchajcie, wreszcie rozpoczęliście, posłuchajcie, co mieszkańcy w mediach mówią. Tak, wreszcie połączmy się, zróbmy to i tak dalej, mieszkańcy miasta. I to będzie głosowanie też przeciwko mieszkańcom miasta. Naprawdę, ja przepraszam wszystkich za wszystko, co dzisiaj powiedziałem, ale nie niszczcie tej inicjatywy połączenia miasta z gminą. Proszę was, nie niszczcie jej tą decyzją, bo to będzie decyzja, która ją zniszczy, która będzie wypominana przez wszystkich. Naprawdę, jesteście najwspanialszy. Dziękuję. Pan przewodniczący Budziński, proszę bardzo. Panie prezydencie, dzisiaj pan tutaj używał wielokrotnie, sformułowania, czy wam nie wstyd, czy wam nie wstyd. W związku z tym ja się pana też zapytam, czy panu nie wstyd informować nauczycieli zespołu szkół technicznych, rodziców, uczniów oraz nauczycieli poprzez media o tym, że będą zlikwidowani poprzez wygaszanie. Czy panu nie wstyd, że nie przyjdzie pan na spotkanie z nauczycielami na Radzie Pedagogicznej, nie stanie pan i nie powie, dlaczego pan chce tą szkołę zlikwidować, bo to jest likwidacja. Przed chwilą mówił pan o tym, że Rada Miasta czy tam Platforma Obywatelska każe panu skakać tak, jak sobie życzą. A czy pan nie każe nam skakać tak, jak pan sobie życzy, omijając całkowicie prawo, nie przychodząc na sesję Rady Miasta z uchwałami likwidacyjnymi? To jest właśnie przedmiotowe traktowanie radnych, szczególnie w mojej ocenie radnych Komisji Edukacji, bo o wszystkich pana planach dowiadujemy się z mediów. Nie jest pan w stanie nawet nam swoich projektów przekazać. Nie sądzę, żeby ta nasza dzisiaj decyzja miała większy wpływ na decyzje mieszkańców referendum, które będą mieli dopiero w następnym roku. Przekaz w mojej ocenie jest jasny. To nie jest, panie prezydencie, szantaż, to jest po prostu upomnienie się Rady Miasta o podmiotowe traktowanie, tak jak tu wszyscy siedzimy, a nie przedmiotowe. Nie może być tak, że dopiero pan przyciśnięty przez uczniów, przez kluby radnych, które miały swoją konferencję, dopiero pan łaskawie decyduje się na debatę na tematy, które dotyczą nas, tutaj mieszkańców miasta. Podobało mi się to, co mówiła pani radna Mrozek. Najpierw zróbmy porządek na swoim podwórku,
a później róbmy porządek na cudzym podwórku. Niech pan najpierw zorganizuje to, co powinien już pan dawno temu zrobić. Spotkanie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych, spotkanie z rodzicami, spotkanie z uczniami. Niech pan nie mówi, że pan nie likwiduje, skoro pan tą szkołę chce zlikwidować poprzez wygaszenie naboru. Dlatego ja nie odbieram to jako wciskanie szprychy, jakichś tam patyków ze strony Rady Miasta. Niech pan zacznie traktować podmiotowo Rady Miasta, a to sformułowanie na końcu, że pan kocha wszystkich radnych, jest naprawdę żenujące. Pan dzisiaj miał jakieś rozdwojenie jaźni. Z jednej strony pan krytykuje radę, krytykuje radnych. Miał pan dzisiaj do mnie także pretensje. Niech pan trzyma jakiś fason, jakąś jedną linię, a niech pan nie zmienia swojej opinii tylko dlatego, że akurat coś tam panu, jakaś pańska decyzja jest zagrożona. Niech pan najpierw zacznie nas podmiotowo traktować, to my zaczniemy traktować podmiotowo pana. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan radny Bukiewicz. W sumie to już nie wiem, co powiedzieć, panie prezydencie, bo po prostu pan dramatyzuje całkiem niepotrzebnie, bo padły pewne propozycje. W ciągu tygodnia możemy się zebrać drugi raz na przykład i zagłosować lub zrobić przerwę w obradach. Dlatego nie czuję się jak gdyby winny całej tej sytuacji, a nie myślę, że nikt z nas, ponieważ jak pan doskonale wie, te środki finansowe w kwocie w sumie 3 milionów złotych, ja osobiście nigdy nie przepadałem, uległym powiedzmy większości, żeby one były z budżetu miasta Zielonej Góry przekazywane gminie przed decyzją połączeniową. Bo uważam, że właśnie to jest swego rodzaju przekupstwo, tak jak również poświęcił pan, jeżeli się połączymy, 100 milionów już pan wydał na gminę. A czy pan pytał mieszkańców Zielonej Góry, czy oni się zgadzają, żeby oddać za wspólne połączenie się zgodne 100 milionów na gminę? Bo być może należało zrobić to na przykład 50 milionów na miasto, 50 milionów na gminę. Radni Platformy, jak pan zapewne pamięta, jako pierwsi zgłosili się popierając połączenie miasta i gminy. Tak, zanim była debata. Dlatego to dramatyzowanie teraz ze strony radnych SLD, którzy sami nie wiedzą w sumie czego chcą, bo z jednej strony mówią, że ekonomia nie ma w oświacie żadnego znaczenia i to głośno mówią, nawet europoseł z Brukseli tutaj wypowiadał te słowa, że w ekonomii ekonomia w oświacie się nie liczy. Z drugiej strony pan poseł tutejszy bierze udział w marszu razem z drugim posłem, popierając słuszne żądania uczniów, a teraz w tej chwili jak gdyby nastąpiła przemiana. Panowie, nie stójcie w rozkroku z SLD, tylko się zdecydujcie, czy jesteście w SLD, czy jesteście z prezydentem, czy chcecie występować w dwóch osobach. Raz tak, raz tak. Dlatego ja nie rozumiem waszej sytuacji, w którą z jednej strony popieracie prezydenta, z drugiej strony jesteście wierni swojemu klubowi. Przepraszam, że się wtrącam do was, ale tak mi to dzisiaj wygląda. Dlatego pana propozycja, w ciągu tygodnia możemy jeszcze jedną komisję, nie komisję, tylko sesję zwołać, nadzwyczajną, bo tak jak powiedziałem, tej uchwały nawet nie było w porządku obrad. I spokojnie, panie prezydencie. Ale nie panie było... prezydencie, jeszcze nie zakończył głosu pan radny Bukiewicz. Ma pan tutaj kartkę, tego nie było, dlatego być może jest to ważne dla pana, ale dla innych radnych nie musi być. Pani skarbnik będzie zadowolona, że 3 miliony zostanie w budżecie tak potrzebne, dla przykładu. Ale nie mówię, że tak musi być. Dlatego, jeżeli jest jakiś pomysł, to my nie musimy go w ciemno, panie prezydencie, popierać, dlatego że pan go zgłasza. Jak pan chce, to jest pan miły. Mało pan dzisiaj nie zapłakał, o mało co bym się nie zlitował, ale z drugiej strony postępuje z pan z radnymi tak, że pan ich pomija czasami. Dlatego niech pan się zdecyduje,
bo też ma pan dwie twarze. Jak pan chce, to pan krzyczy, jak pan chce, to pan płacze. Jak chodziło o tam o pewne rzeczy, które są w stosunku do pana, to pan potrafił być bardzo miły. Dlatego niech się pan zdecyduje. My trzymamy raczej się prostych zasad. Dobro mieszkańców naszego miasta ponad wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Brachmański. No jak usłyszałem ostatnie słowa pana radnego Bukiewicza, to myślałem, że się rozpłaczę. No panie radny, no niestety muszę powiedzieć, że ten popis hipokryzji, który dzisiaj pan i pański kolega dają, jest po prostu no już chyba nawet pana Jacka Buzińskiego przerósł. Panie Mirosławie, panie radny Bukiewicz, wczoraj na komisji, bez dyskusji, zagłosował pan za tym projektem. Pańska koleżanka również. Nie chodzi o to, co się stało w nocy, chodzi o to, że po prostu znaleźliście sobie okazję do ordynarnego szantażu. Bo jeżeli ja słyszę, że my coś możemy zrobić za tydzień, a czemu nie za dwa dni, a czemu nie za miesiąc? Proszę Państwa, to jest ordynarny szantaż. Dyskusja przekształciła się w dyskusję o prezydencie, a nie o temacie. Gdybyście Państwo powiedzieli, nie chcemy dać tych pieniędzy, bo park jest niedobry, inwestycja nieprzygotowana i tak dalej, to można by to zrozumieć. A wy mówicie tak, nie chcemy dać tych pieniędzy, bo chcemy, przepraszam panie prezydencie, trzymać prezydenta za jaja. Tak się nie robi. To po prostu jest szkodzenie. To jest szkodzenie. Raz, że dyskusji, a po drugie mieszkańcom naszego miasta. Ja nie jestem entuzjastą tego połączenia, czym dawałem wyraz niejednokrotnie, ale jeżeli powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Ja bardzo apeluję, panie prezydencie, ja myślę, że w tej sytuacji po prostu trzeba zagłosować za tym projektem i zobaczymy wtedy, tak naprawdę, to będzie sprawdzian, kto myśli o mieście, a kto myśli o polityce. I spieraniu się z prezydentem i sypaniu piasku w tryby. Dziękuję bardzo. Pan radny Brodzik, to byłby trzeci głos. Niestety, więc nie mogę udzielić. Prosiłbym się wyłączyć. Widzę, że tak, mamy już zamkniętą listę, znaczy skończoną, przepraszam, listę dyskusji. I możemy przystąpić powoli do dyskusji, do głosowania, przepraszam. Przypominam, że zmiana porządku obrad poprzez zdjęcie tego punktu z obrad musi nastąpić bezwzględną większością głosów, czyli 13 głosów w tym wypadku musi być za. Słucham? Tak. Ja proszę jeszcze pana radnego Marchewkę, żeby przypomniał, tak, ten swój wniosek formalny. Wnoszę o zdjęcie tego projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad i powrócenie z nim według woli prezydenta albo na najbliższej sesji zwyczajnej, albo na najbliższej sesji nadzwyczajnej, jeśli taką zwoła. Nie, no po prostu... Ale oczywiście warunkiem jest też powrót, no znaczy warunkiem powrotu. Chcielibyśmy, aby w okresie pomiędzy tymi sesjami odbyła się debata poświęcona oświacie. Dobra. Dziękuję. Jasne. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę o tabelę do głosowania. No. Proszę Państwa, głosujemy za zdjęciem tego z porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki przy głosowaniu za. Kto jest przeciwny? I kto wstrzymał się od głosowania? Jeszcze pani radna Ronowicz, nie?
wstrzymywała i do tego przypomniemy. Dziękuję. Proszę o wynik. Za 10 głosów, 11 przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. Co ten Pawłowski zwariował? Dalej, no projekt uchwały. Dziękuję. Proszę teraz, tak, możemy głosować, już w takim razie zamknęliśmy dyskusję, więc możemy głosować całość uchwały. Kto z Państwa? Proszę bardzo. No. Momencik, jeszcze nie wygłosiłem formułki głosowania, więc proszę na razie się uspokoić. Głosujemy za uchwałą. Proszę bardzo, tak? Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? I kto wstrzymał się od głosowania? Gdzie wstrzymuje się? Dziękuję. Proszę wynik. Za 15, 0 przeciwnych i 10 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 43. sesję Rady Miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.